czego ona się uczy wtedy, że po pierwsze, że mężczyźni to kaci, że kobieta jest słaba, że seks boli, że bycie w małżeństwie, w relacji jest dramat, tragedia i że dorośli są nieprzewidywalni i krzywdzący. I z tego rodzaju narracją wchodzi w życie dorosłe i pojawia się u niej w sposób zupełnie naturalny potrzeba seksualna, ponieważ dojrzewa również seksualnie. Szacuje się, że mniej więcej po 2 latach nieleczonego PTSD dochodzi do trwałej zmiany osobowości. Czyli jakby jeśli ktoś żyje już w taki sposób cały czas i ma takie przeświadczenie, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo pod wpływem tego doświadczenia, to dochodzi do zmian, które już rzeczywiście kształtują tę osobowość na nowo. Zostaw to, bo sobie nie poradzisz. Nie biegaj, bo upadniesz. Jedz truskawki, bo potem nie będzie. Ale przecież takie rzeczy słyszy większość. No tak, ale nie wszyscy dodatkowo jeszcze doświadczają jakiejś przemocy fizycznej i takiej psychicznej na tej bazie, nie? Mhm. Niestety to jest prawda, że większość albo duża część osób takie rzeczy słyszy, a potem od siebie bardzo dużo wymaga i tak naprawdę ma taką narrację, że cokolwiek nie zrobi, to i tak nie będzie wystarczające. Po wypadku wybiega z auta, nie wiem, jego ktoś z rodziny umiera w tym wypadku, on wybiega z auta i ucieka przez las i nie jest w stanie zupełnie skontrolować tego, co robi. I dochodzi do ocknięcia po jakichś tam, nie wiem, 12 godzinach. Gdzie dopiero po 12 godzinach. Bywa tak, że wcześniej, bywa tak, że to jakby to przywrócenie do rzeczywistości jest późniejsze. Od dłuższego czasu mam problem ze snem. Często się wybudzam i mam kontuzję pleców. Wdrożyłem kilka zmian, jedną z nich była zmiana poduszek i materaca. Poszedłem do kilku miejsc z materacami i finalnie zostałem w salonie Senpo. I teraz uwaga, ich key message. Senpo, i śpisz dobrze. Bardzo im zależało, żebym użył tego hasła? No to używam. Kontynuując, przemiła pani doradziła mi, jaki materac mam wybrać, bo było ich tyle, że sam bym sobie z tym nie poradził. Opowiedziała mi, dlaczego właśnie taki i dlaczego materac, który wcześniej sobie upatrzyłem, był nie do końca trafiony. Po zmianie materaca i poduszek wygoda snu to jest jakiś kosmos. Człowiek kładzie się do łóżka i jakby zatapiał się w chłodnej chmurze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaka ogromna jest to różnica, dopóki nie spędziłem 2 nocy w apartamencie ze zwykłym materacem. Nagle sobie przypomniałem, jak to jest nie móc się ułożyć w wygodnej pozycji. Tu cię coś gniecie, poduszka nie dopasowuje się do głowy, jest gorąco. Masakra. Jeśli tak jak ja chcecie pozbyć się tego problemu, to wbijajcie do salonu Senpo w waszym mieście i dajcie sobie doradzić ludziom, którzy naprawdę się na tym znają. Ewa Odachowska-Rogalska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Co już słyszałem, że jest trudne dla ciebie. No właśnie, bo za każdym razem, kiedy słyszę, czym się zajmuję, to zastanawiam się, o którą dziedzinę się mnie pyta, bo... O wszystkie. I to jest tak, to jest coś, co może ułatwi trochę odpowiedź, ale utrudni całą opowieść w tych kontekstach. Mhm. Moi pacjenci, też studenci często śmieją się, że lewopółkulowo zajmuję się czymś zupełnie innym niż prawopółkulowo, bo okay. Z prawej półkuli jestem psychotraumatologiem, psychologiem i zajmuję się również pracą terapeutyczną. Natomiast lewopółkulowo, czyli bardziej tak racjonalnie, zajmuję się badaniami naukowymi, ale też takimi zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą psychologią transportu, która jest zupełnie jakby kawałkiem, wydawać by się mało klinicznym. Niemniej jednak tam praca z wypadkami, z ofiarami wypadków, z osobami, które uczestniczą również w doświadczeniach urazowych, też jest tym takim kawałkiem, który jest trochę na styku tych dwóch rzeczy, które robię. Natomiast ta podstawowa dziedzina to jest rzeczywiście psychotraumatologia i psychologia i na co dzień jestem wykładowcą akademickim, jestem osobą, która kieruje też zakładem psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jestem też wykładowcą w Uniwersytecie SWPS i jako psycholog transportu pracuję dodatkowo w Instytucie Transportu Samochodowego w Zakładzie Psychologii Symulatorów Jazdy, czyli takim bardzo już zagadnieniem dosyć szczegółowo badawczym. Mm-hmm. I jesteś po 20 godzinach wykładów w weekend. Jestem po 20 godzinach wykładów, to prawda. Chyba bym zaczął od tego, dlaczego w ogóle zaczęłaś się zajmować psychotraumatologią. To mnie ciekawi, bo to jest taka dziedzina trudna, wydaje mi się. A moja ścieżka zawodowa, dotarcie do tej dziedziny jest dosyć długa, bo z pierwszego wykształcenia jestem też pedagogiem i zajmowałam się elementami bardziej związanymi z taką pedagogiką kulturoznawczą. Natomiast mniej więcej na 3 roku pedagogiki uznałam, że jednak bliżej mi trochę do tego kawałka psychologicznego i już pracę pierwszą pisałam w tym obszarze. Co nie zmienia postaci rzeczy, że potem znów gdzieś tam
ten kierunek psychologiczny został trochę odsunięty na rzecz pracy zawodowej, która była zupełnie niezwiązana z tym, co robię teraz. I dopiero drugie studia psychologiczne i potem studia doktoranckie ukierunkowały mnie już do tego zagadnienia zdecydowanie bliżej. No i głównie chyba rzeczywiście w doktoracie zauważyłam, że te związki i zachowania ludzi z doświadczeniami, które są potencjalnie traumatyczne, bądź takie, które są po prostu trudne, są bardzo znaczne i wpływają dosyć mocno na ich funkcjonowanie w całym życiu. W efekcie czego i badawczo, i tak terapeutycznie, i rozwojowo zaczęłam się tym zajmować tematem już tak bardzo intensywnie. A psychotraumatologia to jest nowa dziedzina? Kiedy to w ogóle zostało oddzielone? Bo to nie jest tak, że nawet wszyscy wiedzą, że jesteś takiego jak psychotraumatolog. Jak zaczynaliśmy studia podyplomowe z psychotraumatologii w Uniwersytecie ZWPS, to jeszcze zawód psychotraumatologa nie był wpisany na listę zawodów w ogóle. Mówiliśmy wtedy o czymś takim, co rzeczywiście jest dosyć mocno związane z taką sytuacją analizy tych związków, i ten związek każdy klinicysta w zasadzie widzi. Natomiast w tej chwili rzeczywiście od kilku lat mamy już ten zawód wpisany na listę zawodów i jest to jakby psychotraumatolog, to jest taka osoba, która zajmuje się pracą z osobami, które w jakiś sposób odczuwają skutki doświadczeń, które są traumatyczne bądź potencjalnie traumatyczne. I tutaj mówimy o takich sytuacjach nie tylko jak działania wojenne, czyli stres bojowy, albo wypadki drogowe, jakieś katastrofy naturalne, ale mówimy o całej takiej schedzie trochę innych doświadczeń, które mogą być potencjalnie urazowe, które może bezpośrednio nie są związane z zagrożeniem życia, niemniej jednak wiążą się z bardzo dużym zagrożeniem takiej utraty, ale też zagrożeniem takiej fizycznej integralności, zagrożeniem zdrowia i funkcjonowania. I tutaj mówimy o doświadczeniach urazowych takich kojarzonych przez klinicystów albo nazywanych przez klinicystów jako trauma przez małe T. Więc mamy takie rozróżnienie jak trauma przez duże T i trauma przez małe T. I psychotraumatolog zajmuje się zarówno jednym, jak i drugim zagadnieniem, zarówno badawczo, jak i rozwojowo. Psychotraumatolodzy albo psychotraumatologowie są kojarzeni raczej z pracą terapeutyczną po prostu. Natomiast ja zajmuję się też tym kawałkiem, że nie tylko ja, również badawczo. Mhm. Czy to musi być tak oddzielone od normalnej psychologii? Czy te zagadnienia są na tyle różne od całej reszty, że musi to być wydzielone? Ale to wcale nie jest wydzielone. To jest jedna subdyscypliny. To jakby ja też jestem przecież psychologiem. To nie jest tak, że to jest zupełnie odrębna dziedzina. Mhm. Wiele takich modeli zdrowia psychicznego jakby opiera się o różnego rodzaju takie analizy wynikające z pewnych szkół terapeutycznych albo takich wielkich historii, albo wielkich takich teorii psychologicznych. I tak jak studenci na pierwszym roku uczą się, że są teorie poznawcze, biologiczne, humanistyczne, takie, które są związane z, jakby też z psychoanalizą czy z elementami psychodynamicznymi. Tak samo w modelu podatności na stres możemy mówić o tym, o takiej dziedzinie jak psychotraumatologia, aczkolwiek rzeczywiście ona nie jest jeszcze tak ugruntowaną subdziedziną jak te wszystkie inne wielkie szkoły terapeutyczne, które żeby uzyskać miano takiej właśnie, takiej teorii psychologicznej, musiały całościowo wyjaśniać funkcjonowanie jednostki, wyjaśniać funkcjonowanie psychopatologii, też proponować metodę leczenia. W przypadku psychotraumatologii też już się tak trochę zadziewa, to znaczy, że rzeczywiście w modelu podatności na stres możemy zobaczyć, jakiego rodzaju warunkowania świadczą o tym, że człowiek postępuje tak, a nie inaczej, przeżywszy dane doświadczenia. Wiemy też, jak tłumaczyć i wyjaśniać psychopatologię, no i mamy też proponowane metody leczenia, aczkolwiek korzystamy z szkół terapeutycznych takich jak poznawczo-behawioralna, jak różnego rodzaju inne uwarunkowania, które są rekomendowane też badawczo do leczenia zaburzeń po stresie traumatycznym. Mhm. Jedna rzecz, nad którą się zastanawiam, to czy jest tak, że aktualnie więcej osób ma takie schorzenie jak PTSD? Czy kiedyś tego było tyle samo, tylko jest ciężko odpowiedzieć, bo nie było tych narzędzi diagnostycznych do stwierdzenia tego? Plus ludzie nie wiedzieli, że coś takiego można mieć, więc się po prostu nie zgłaszali nigdzie. Oczywiście, że tak. To, że w tej chwili mamy do czynienia z jednostką diagnostyczną, taką jak PTSD, i że mamy pojęcie traumy, które jest ugruntowane i od lat 80. wraz z klasyfikacją diagnostyczną DSM-3, kiedy powstała w ogóle cała jakby nomenklatura związana z traumą, pierwszy raz mówiono o tych zaburzeniach w procesie traumatycznym, to nie znaczy, że wcześniej ludzie nie przeżywali traum.
mniej więcej w latach 60., 70. badacze doszli do wniosku, że w zasadzie każdy człowiek w ciągu swojego życia przeżyje co najmniej jedno doświadczenie urazowe, a wielu z nas tych doświadczeń będzie miało znacznie więcej, dlatego że niestety, ale każdy z nas boryka się z jakąś utratą osoby bliskiej albo z jakąś trudnością, nie tylko z jakimś wypadkiem, czy chorobą, czy czymkolwiek innym, co mogłoby być związane z zagrożeniem życia i zdrowia. Ale oczywiście nie każdy z nas ma albo będzie miał PTSD. I tutaj mamy wiele różnych uwarunkowań, które są tak zwanymi predyktorami do tego, że ta podatność na zachorowanie jest u niektórych wyższa, u niektórych niższa i bardzo często też pacjenci o to pytają. Ale sama historia pojęcia jest dosyć ciekawa, bo jakkolwiek jeszcze Freud, nazywając różnego rodzaju trudności histerią, nie posługiwał się tam jakby terminem zespół stresu pourazowego, tak samo jak w latach 50. się nie posługiwaliśmy takim terminem. Mhm. Tak naprawdę zaczęto po II wojnie światowej zauważać, że po takich doświadczeniach wojennych mamy do czynienia z dosyć dużą grupą osób, dosyć dużą liczbą osób, które borykają się z elementami bardzo dużych trudności wraz z zmianą osobowości. Wtedy tak też nazywało się PTSD, czyli właśnie trwała zmiana osobowości pod wpływem tego rodzaju doświadczeń. Potem, kiedy mówiliśmy o historii działań takich również wojennych związanych z Wietnamem i z sytuacją, w której żołnierze amerykańscy tam właśnie powędrowali i wracali do swoich rodzin, do swoich domów z tych sytuacji, zauważono, że nie potrafią się zaadoptować do tego środowiska, do którego wracają. W związku z tym wtedy PTSD nazywało się zaburzenia adaptacyjne. W tej chwili zaburzenia adaptacyjne to jest też coś, co jest związane ze stresem, ale zupełnie się je różnicuje od zespołu stresu pourazowego. No i właśnie dopiero w latach 80. Powstało to pojęcie i od tego momentu mówimy o zespole stresu pourazowego i o traumie jako właśnie takim pojęciu, która mówi o ostrym takim urazie, ostrym przeżyciu, który jest bardzo trudny dla jednostki. Obiektywnie u każdego w zasadzie mogłoby wywołać bardzo taką trudną reakcję. Ale z tego, co słuchałem, już to tylko 20% osób dochodzi do tego, że rzeczywiście ma PTSD, a cała reszta jakoś sobie potrafi poradzić z tymi doświadczeniami, czy to tak nie działa? To nie do końca, bo to jest prawda w niektórych grupach. Czyli na przykład mamy takie badania, które mówią, że u ofiar wypadków od 20, to ciekawe, do 60% mamy ofiar, które borykają się z PTSD. I teraz to jest dosyć duży rzęd wielkości, czyli 20 do 60, to znaczy, że są jakieś uwarunkowania pośrodku. I na przykład to jest wielkość urazu, to jest typ temperatury, to jest to, czy też osoba miała poprzednio jakieś urazy w postaci właśnie doświadczeń urazowych, na przykład z okresu wczesnodziecięcego. Czyli te wczesne doświadczenia wpływają na to, tak, że ktoś jest bardziej możliwe, żeby doświadczy PTSD, dokładnie, czy mniej? Tak. Dużo bardziej. Dużo dlatego, bardziej. Że wcześniejsze urazy rzeczywiście są dosyć ważnym predyktorem. Czyli to nie jest tak, że się jest bardziej zahartowany już, nikogo co nie dotyka. Niestety. To ciekawe. Natomiast są takie doświadczenia, u których szacuje się, że nawet blisko 100% takich urazów może kończyć się PTSD. I to jest na przykład w przypadku mężczyzn jest to gwałt, doświadczenie gwałtu. Zresztą w przypadku kobiet doświadczenie gwałtu jest równie potencjalnie skutkujące zespołem stresu pourazowego. Natomiast czy też stres bojowy i bardzo silne urazy z tym związane. Ale to właśnie odnośnie stresu bojowego słyszałem, że tylko 20% żołnierzy zapada na PTSD. No właśnie wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju doświadczenia oni przeżyli. To znaczy, czy rzeczywiście było tak, że to są osoby, które były w takim potężnym zagrożeniu życia i zdrowia i na takim wyczekaniu, czy coś mi się wydarzy i poczuciu zagrożenia w zasadzie wiele dni, wiele miesięcy i dodatkowo jeszcze, czy cierpieli z tego powodu, to znaczy, czy mieli jakieś uszkodzenia ciała i tak dalej. To samo jest w przypadku ofiar wypadków. Natomiast poza tym jakby ciężkością urazu, także element dotyczący właśnie wcześniejszych doświadczeń, ale również typu temperamentu, który jest bardzo silnym moderatorem, jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem. No i też płeć i różnego rodzaju inne uwarunkowania też biorą tutaj udział. Kobiety czy mężczyźni częściej zapadają? A jak sądzisz? Ciężko mi powiedzieć, bo wydaje mi się, że mężczyźni doświadczają innych urazów i kobiety doświadczają innych urazów. Szacuje się w badaniach, że predykcja wyższa jest u kobiet. To jest też kwestia dotycząca takiej organizacji funkcjonalnej ośrodkowego układu nerwowego, ale też niekiedy mówi się też o tym, że ta dostępność albo ta
taki społeczny kontekst dotyczący tego, że kobietom bardziej przystoi przeżywać emocje i je pokazywać, być może jest też tutaj takim elementem związanym z tym, że mężczyźni rzadziej o tę pomoc proszą. Natomiast predykcja jest wyższa zdecydowanie u kobiet. Okej. Okay. Czyli prawdopodobnie jest tak, że mężczyźni tego też doświadczają, tylko po prostu nikt o tym nie wie, bo ukrywają te doświadczenia. Mężczyźni też mają troszeczkę inny sposób radzenia sobie z emocjami, ale też ta organizacja funkcjonalna środkowego układu nerwowego inaczej tutaj organizuje też sytuację zmierzenia się z bodźcem potencjalnie traumatycznym. My troszeczkę zostaliśmy predysponowani ewolucyjnie do wykonywania trochę innych czynności i innego przeżywania emocji. W związku z tym... Czyli mężczyźni sobie lepiej radzą z takimi ciężkimi, ciężko stresowymi doświadczeniami? Przynajmniej tak mówią. Natomiast badania pokazują, że rzeczywiście częściej kobiety zapadają na PTSD, natomiast uwarunkowań tego stanu rzeczy może być naprawdę wiele. Mhm. A co jeśli chodzi o temperament, bo to mnie zainteresowało. Jakie temperamenty są bardziej predysponowane do tego, żeby mieć PTSD? Zdecydowanie, jeśli odnosimy temperament do takiej starej nomenklatury Pawłowa, która jest w zasadzie znana wszystkim i chyba dobrze jest do tego odnieść, czy gdzie mamy sangwinika, melancholika, choleryka i flegmatyka, to mówimy też o takiej organizacji funkcjonalnej związanej z reaktywnością komórki nerwowej, czyli wtedy, kiedy mamy te typy, które są nisko reaktywne, czyli tutaj to będzie powiedzmy sangwinik i flegmatyk, czyli to są osoby, których ośrodkowy układ nerwowy jest w stanie i ma możliwości przetworzyć większą liczbę stymulacji bez przestymulowania. Tylko, że jeden z tych typów dodatkowo się nie dostymulowuje, a drugi się dostymulowuje. Czyli powiedzmy, jeśli mamy sangwinika, który jest nisko reaktywny, czyli jego mózg potrzebuje dużo stymulacji, żeby działać optymalnie i on sobie tej stymulacji dostarcza przez aktywność, no to jest to zharmonizowana struktura temperamentu. I w takich postulatach zdrowotnych mówi się często, że to jest tak zwany typ zdrowy, czyli typ, który radzi sobie zdecydowanie najlepiej z wielkością stymulacyjną bodźca, ze stresem i tak dalej. Tutaj to zdrowie psychiczne jest zdecydowanie częstsze. No ale tak mam do czynienia często z poszukiwaniem stymulacji albo z pracoholizmem, czyli jakby gdzieś tam tutaj każdy ma swój tak zwany TCR, czyli temperamentalny czynnik ryzyka. I dla sangwinika będzie to na przykład brak bodźców. Czyli jak się za mało dzieje, no to sangwinik czuje się nieswoje, wtedy poszukuje tych bodźców. Natomiast flegmatyk to jest struktura temperamentu również nisko reaktywna, dosyć dużo wytrzymała, natomiast już dużo mniej wskaźników mamy takich jak żwawość, jak też taka otwartość na doświadczenia, jak taka chęć uczestniczenia w grupach. Więc flegmatyk jest z kolei niedostymulowany, czyli jakby jego mózg ma predyspozycję do tego, żeby działać optymalnie w sytuacji bodźca wysokostymulacyjnego, ale flegmatyk tego nie poszukuje. Mhm. I te dwa typy temperamentu, one z uwagi na tą swoją niską reaktywność emocjonalną zdecydowanie rzadziej zapadają na różnego rodzaju właśnie zaburzenia związane ze stresem, ponieważ lepiej sobie mózg tutaj radzi z tą wysoką wartością stymulacyjną bodźca, czyli z bodźcem potencjalnie stresogennym. Natomiast dosyć duża predykcja jest u tych typów, które są wysoko reaktywne i wysoka... Czyli na przykład choleryk i ten drugi choleryk. Choleryk i melancholik. Natomiast choleryk to jest taka struktura, która rzeczywiście... Mamy do czynienia z wysoką reaktywnością emocjonalną, czyli mózg nie za bardzo lubi, jak się dużo dzieje i też nie do końca dobrze radzi sobie z dużą wartością bodźca stymulacyjnego. Natomiast choleryk mimo to i tak jej poszukuje. No więc jeśli mamy do czynienia z brakiem jakby umiejętności, a choleryk poszukuje tego rodzaju stymulacji, no to jest to niezharmonizowana struktura temperamentu. To jest znaczy, taka osoba, która jest nerwowa i będzie szukała jakichś frustrujących postów na Facebooku po to, żeby się jeszcze bardziej... Mówimy o czymś takim? I tak i nie, dlatego że choleryk dosyć dobrze funkcjonuje w sytuacji, którą sobie jakby poukłada, czyli jakby jeśli ma kontrolę nad tymi wieloma bodźcami, których sobie dostarcza, to jest w miarę okej. Okay. Natomiast gorzej jest wtedy, kiedy mu się tę kontrolę zabierze. To wtedy dochodzi do przestymulowania, ale choleryk to też jest, jeśli naniesiemy na to inną taką teorię osobowości, to widać, że to jest też osoba wysokolękowa. Czyli ta kontrola jest po to, żeby radzić sobie właśnie z lękiem. Natomiast, tak czy inaczej, zarówno choleryk, jak i flegmatyk i sangwinik to nie są słabe typy układu nerwowego.
Pawłow dosyć jasno mówi, że jakby choleryk to jest typ silny, niezrównoważony, ruchliwy. Sangwinik to jest typ silny, zrównoważony, ruchliwy, natomiast flegmatyk to jest typ silny, niezrównoważony, powolny. Natomiast jedyna struktura, która jest tak zwanym słabym typem układu nerwowego, zgodnie z tą teorią, to jest właśnie melancholik, który to jest struktura, która jest wysokoreaktywna, czyli mamy do czynienia z szybkim przestymulowaniem przy wysokiej wartości bodźca stymulacyjnego. No i jakby melancholik to w związku z tym nie szuka stymulacji. Więc jakby jest równowaga tutaj procesów nerwowych, to znaczy jest to struktura zharmonizowana, ale wiemy wszyscy, że nie każdy pracuje w Bibliotece Królewskiej, nie? Czyli jakby, że bodźce dnia codziennego są też takie, że przestymulowują bardzo często te struktury. W związku z tym tutaj takim zagrożeniem jest właśnie depresja, dystymia, różnego rodzaju trudności związane ze skutkami no właśnie stresu, a stres o potencjale traumatycznym tę strukturę przestymulowuje w sposób naprawdę bardzo istotny. Czyli nawet w kontekście stresu jest ważne to, jaki ktoś ma charakter, bo ostatnio ja jestem strasznie wkręcony w testy osobowości i jak dowiedziałem się o tych testach osobowości, zrobiłem już ich chyba 4 łącznie i jak zorientowałem się, jak skuteczne to jest, możesz kłaść spokojnie, mi to w ogóle nie przeszkadza. Dobra. Jak zorientowałem się, jak skuteczne to jest, to się zacząłem zastanawiać, czemu każdy na przykład na LinkedInie nie ma tego wpisanego, jaki ma test osobowości, jaką ma osobowość, albo na Instagramie, albo na Facebooku. Przecież to jest takie ważne. Po pierwsze, jeśli ja się z kimś komunikuję, jeśli wiem, jaką ta osoba ma osobowość, to wiem, w jaki sposób się z nią komunikować, mogę sobie przeczytać i mniej więcej potrafię się do tego odnieść, a po drugie dla pracodawcy, przecież to jest takie ważne. I jednocześnie to nie jest jakieś super popularne. Widzę, że bardzo chciałbyś, żeby mieć kontrolę również nad tym. Jakby chyba to byłoby trochę za dużo. Mhm. Dlatego, że tak naprawdę osobowość to jest zbiór takich względnie stałych cech. One też ulegają pewnej modyfikacji w trakcie życia, bo jeśli popatrzymy sobie na jednostkę, czyli to wszystko, co nas odróżnia od innych, no to też nie możemy powiedzieć, że jeśli ktoś ma daną strukturę osobowości, no to z całą pewnością będzie dokładnie tak samo się zachowywał. Czyli jakby ktoś, kto ma taką osobowość i drugi, kto ma taką samą, to będzie z całą pewnością dokładnie tak samo, bo to nieprawda. Ale daje przynajmniej jakiś taki sygnał, w którą stronę, czy ktoś introwertyk, czy ekstrawertyk, czy będzie się dobrze czuł w grupie, czy będzie się czuł dobrze samemu. Tylko, że to łatwo chyba rozpoznać też po swoim zachowaniu, nie? Bo zajmuje czas. Właśnie dlatego mówię, że chciałbyś mieć kontrolę tutaj nad wszystkim. Dajmy też ludziom się poznać i otworzyć, nie? Wiecie, chyba też o to chodzi, żeby w toku jakiejś tam relacji się poznawać i też odkrywać pewne rzeczy. W przypadku relacji międzyludzkich tak, w przypadku tego, jak się rekrutuje 100 osób do firmy, to jest trochę inaczej. To prawda, dlatego wielu pracodawców też używa. Nie chcę powiedzieć testów osobowości, bo to są trochę takie niekiedy narzędzia, które nie są jakby, odróżniamy tutaj te narzędzia od takich narzędzi typowo klinicznych, bo narzędzia kliniczne są troszeczkę inaczej opracowane, one mają skalę budowane w taki sposób, żeby też zobaczyć ewentualne cechy tej osoby w kontekście tego też poziomu uspołecznienia, czyli mamy na przykład testy wyposażone w skalę kłamstwa, które wcale nie muszą mówić o tendencji do kłamania, ale, albo zafałszowywania rzeczywistości, ale tego, w jaki sposób jednostka jest uspołeczniona, czyli jakby czy mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo wrażliwa na aprobatę społeczną, czy też w ogóle tej osobie nie zależy na tym, żeby się przedstawić jakoś, no bo tendencja do przedstawiania się jakoś w testach osobowości jest zawsze. W związku z tym, jeśli mamy kogoś, kto jakby odpowiedział na ileś tam pytań w teście osobowości, no to też bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że ta osoba odpowiada w taki sposób, jak chciałaby być widziana. Mhm. Natomiast niekoniecznie tak, jaka jest, nie? Bo tutaj mamy też do czynienia z wieloma innymi konstruktami, które mogą mieć tutaj wpływ. W związku z tym... A to nie jest tak, że można zbudować taki test w taki sposób, żeby wytrącić tę osobę z możliwości zrobienia tego? Bo na przykład ostatnio mój znajomy był na diagnozie ADHD i powiedział, że wyszło mu, kobieta powiedziała mu, wygląda to tak, jakby pan chciał, żeby pan miał ADHD. Tak mu powiedziała. Czyli oni na podstawie tego testu byli w stanie wyczuć, czy on chce mieć ADHD, czy rzeczywiście ma ADHD. Jeśli widzimy, że na poszczególnych skalach gdzieś tam pewne elementy wzrastają dość mocno i to widać, że one są czasami niespójne, no to ten klinicysta, który się tym zajmuje, widzi niektóre tendencje. Natomiast tak czy inaczej w testach typu papierówek albo jakichkolwiek testach deklaracyjnych, my nie jesteśmy w stanie zupełnie pozbyć się tej zupełnie naturalnej tendencji ludzkiej do tego, żeby pokazywać się w lepszym świetle. Mhm. No bo człowiek byłby rzeczywiście, jakby można byłoby tutaj szukać jakiejś jednostki klinicznej, jeśli mielibyśmy do czynienia z osobą, która przedstawia siebie celowo jako kogoś, kto jest zły, niedobry, niewłaściwy, nieadekwatny i tak dalej. Jakby raczej zdrowe jest to, żeby pokazać się w tym lepszym świetle, nie? Więc jakby to też bierzemy pod uwagę. Mhm.
Co jest złego w tym, że chciałbym kontrolować? To jest dobrze mieć kontrolę nad środowiskiem. Tak długo, jak nie wchodzę ludziom z butami w ich przestrzeń oczywiście. No tak, tyle że dobrze jest też uznać, że są rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli i mieć nie musimy. I to jest rzecz, z którą często mają pacjenci trudności, ponieważ nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkiego, bo to doprowadza w pewnym momencie do takich myśli, których jakby są pacjenci, którzy rozkminiają w głowie godzinami, często latami, sytuacje potencjalne, które mogą się wydarzyć w ich życiu, żeby utworzyć sobie coś na kształt kontroli, w efekcie czego ponoszą koszty psychiczne wyobrażeń, czyli czegoś, czego nie ma. Wyobrażają sobie czarny scenariusz i następnie już przeżywają emocje z nimi związane, czyli ponoszą koszty psychiczne swojego własnego wyobrażenia na dany temat, co jest zupełnie bez sensu, bo w efekcie czego nie czerpią satysfakcji z życia, w którym jakby życia, które jest tu i teraz, i tak naprawdę żyją w takiej iluzji kontroli, ponieważ pełnej kontroli nigdy nie będziemy mieli i należy to po prostu uznać. Możemy mieć kontrolę nad niektórymi rzeczami i wtedy fajnie jest rzeczywiście dojść do takiego pułapu, że tą kontrolę mam i się czuję w tym bezpiecznie. Natomiast należy też uznać, że są pewne rzeczy, nad którymi kontroli nie mam, mieć nie będę i mieć nie muszę. I być z tym okej. Okay. Tak. W pełni spokojnym człowiekiem, z tym, że nie mam nad czymś kontroli. Powiedziałaś trauma przez duże T i trauma przez małe T. Tak. To znaczy, że to jest to PTSD i CPTSD? A to chyba będzie zbyt duże uproszczenie, aczkolwiek rzeczywiście tak często jest to traktowane. To rozróżnienie na traumę przez duże T i traumę przez małe T, podobnie jak rozróżnienie na traumę typu pierwszego i drugiego, tam są różne takie nomenklatury. Natomiast te takie duże urazy, typu wypadki, typu jakieś katastrofy, typu jakieś jedno bardzo duże wydarzenie związane z zagrożeniem życia i zdrowia lub zdrowia, to są sytuacje, które określane są mianem traumy przez duże T, czyli jakby to jest jedno wydarzenie, które jest takim bardzo intensywnym doświadczeniem, które obiektywnie u każdego wywołałoby silny stres. Natomiast badacze zauważyli, zresztą od wielu lat już o tym jest mowa, że coś jest doświadczeniem, które może literalnie nie będzie taką traumą przez duże T, ale dotyczy na przykład małego dziecka, czyli mamy do czynienia z dzieckiem, które wychowuje się w środowisku, które może być potencjalnie traumatyczne, czyli wychowuje się w takim momencie, gdzie patrzy na przemoc albo... Jakaś rodzina alkoholowa, albo coś tam z tyłu. Rodzina dysfunkcyjna, rodzina z problemem alkoholowym, rodzina, w której potrzeby dziecka są umniejszane, gdzie dziecko jest niewidoczne. To nie musi być jakaś turbo duża przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, jakakolwiek. Oczywiście ta będzie miała potencjał bardzo mocnej dezorganizacji tutaj tej struktury osobowości pod wpływem tego rodzaju bodźców. Natomiast ignorowanie potrzeb dziecka, wyszydzanie go, ośmieszanie, jakby brak widzenia jego potrzeb, nie dawanie mu poczucia bezpieczeństwa, to też są wszystko bodźce, które są potencjalnie traumatyczne i one są nazywane właśnie mianem, czyli te wszystkie doświadczenia, które nie spełniają kryterium takiego właśnie tej traumy przez duże T, a jednocześnie jest ich dużo, bardzo często, przecież wychowywanie w rodzinie z problemem na przykład alkoholowym to jest jakby na co dzień widzenie tego, co się dzieje i przeczuwanie i odczuwanie tego braku bezpieczeństwa. To jest właśnie, to są te wydarzenia, o których mówimy jako trauma przez małe T. Mm-hmm. Są jakieś statystyki odnośnie tego, jaka część społeczeństwa cierpi na coś takiego, czy to jest za dużo bym chciał kontroli? Jak patrzę na badania chociażby moich magistrantów, którzy badają tego rodzaju obszary w swoich pracach magisterskich i nie tylko, też badania, które są ogólnoświatowe, ale też i badania w Polsce, no to potencjał do tego, żeby osoba była wychowana w takim środowisku, które może być potencjalnie traumatyczne, jest naprawdę bardzo duży, dlatego że w przypadku naszej szerokości geograficznej, kiedy mówimy o jakichś takich aspektach typu zimny chów i to... Zimny chów to znaczy? Zimny chów, czyli jakby no, nie bądź uważny na wszystko, co dziecko, jakby czego chce i tak dalej, żeby go nie rozpieścić, albo żeby... Czyli takie zimne wychowanie. Takie zimne wychowanie, tak. Czyli jakby nie patrzenie na potrzeby dziecka w taki sposób jakby adekwatny, brak responsywności rodzica, czyli brak odpowiadania rodzica na potrzeby dziecka,
No to jest przecież trochę scheda też tego, co się działo jako skutek różnego rodzaju trudności, które my jako społeczeństwo przeżywaliśmy. Nie bez kozery mówi się o tej transmisji takiej generacyjnej, jeśli chodzi o traumę wojenną, a następnie właśnie to, co się działo w innych takich społecznych kontekstach. Mhm. Teraz mamy dorosłych, którzy chcieliby tak bardzo mocno swoim dzieciom załatać te wszystkie deficyty, których sami doświadczali. W efekcie i to czego, trochę w drugą stronę idzie. W efekcie czego czasami idzie to zupełnie w drugą stronę, gdzie dziecku się nie stawia granic, gdzie dziecko jest wychowywane, a raczej często specjaliści mówią nawet hodowane. To znaczy, że jakby dziecko decyduje o wszystkim, w efekcie czego ono też czuje się porzucone i niezaopiekowane, bo to rodzic ma stawiać te bezpieczne granice, czyli decyzja dziecka może dotyczyć na przykład tego, że ja wybieram kolor kurtki, jak jest zima, czyli czy wolę niebieską, czy wolę czerwoną, jeśli mam dwie takie, albo jeśli mam wpływ na kupno, a nie, że ja decyduję o tym, czy zakładam kurtkę, czy nie, bo to dorosły decyduje o moim bezpieczeństwie. Nie? Więc jakby idziemy czasami teraz w drugą stronę, która też skutki dla zdrowia psychicznego ma niekiedy katastrofalne. Mhm. Zastanawiam się nad tym CPTSD, bo o tym dużo więcej chciałem dzisiaj porozmawiać. Jak to się objawia u takiej osoby? Mhm. Czemu się uśmiechasz? Że zauważyłem, bo że zacznie się dosyć długi wykład pewnie, czyli to, co w zasadzie przez ostatnie 20 godzin w weekend, o czym opowiadałam. Mhm. I dlaczego to jest też podobne do ADHD, bo to jest dla mnie zastanawiające. Mhm. ADHD bardziej przypomina po prostu PTSD. I tutaj te uwarunkowania są bardzo różne. Ja może trochę, żeby to uporządkować troszkę, myślę, że też dla słuchaczy, żeby to było bardziej jakby klarowne, no to trzeba powiedzieć, że sam konstrukt, kompleks PTSD, czyli to, co jest skutkiem traum złożonych, to jest coś, czym od wielu lat jakby praktycy i teoretycy się borykają jako tym, czy jakby jest dyskusja, czy to jest jednostka diagnostyczna, czy też nie. I same klasyfikacje diagnostyczne też miały trochę z tym kłopot. W tej chwili w ICD-11 mamy taką nomenklaturę jak kompleks PTSD. Wcześniej mieliśmy tak zwany DSNOS, czyli Disorder of Extreme Stress Not Other Specified w DSM-4TR, natomiast DSM-5 jako klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zrezygnowała z tej jednostki diagnostycznej. Na jest rzecz, tam PTSD? I nie ma tam kompleks PTSD, ale jest PTSD, a kompleks PTSD uznano, że wszystkie objawy związane z kompleks PTSD spełnione są jednocześnie przez zaburzenie osobowości typu borderline, co jest bardzo ciekawe. Ale rzeczywiście, kiedy patrzymy na te objawy, one są dosyć spójne. Czyli w jednym spisie jest, w drugim spisie czyli nie jednej, ma. Znów mamy do czynienia z taką sytuacją, że w jednej klasyfikacji, czyli tej klasyfikacji WHO teraz jest, a wcześniej nie było, czyli ICD-10 nie było, teraz jest, ICD-11, czyli w tym, co za chwilę będziemy mieli, bo jeszcze na razie jesteśmy w obszarze funkcjonowania ICD-10. Natomiast w DSM-5 zrezygnowano z tej jednostki diagnostycznej. To nie jest bez sensu przypadkiem? Trochę jest, bo idea była taka, żeby te klasyfikacje były kompatybilne. Na samym początku, czyli w latach 50. ubiegłego wieku, jeśli zaczęto mówić w ogóle o klasyfikacjach, to idea była też taka, żeby w zasadzie podobna grupa specjalistów opracowywała te dwie klasyfikacje, albo żeby ze sobą współpracowali po to, żeby, no jeśli ja w Polsce mam PTSD, no to w Stanach też powinnam mieć PTSD, nie? Więc idea była taka, żeby... A nie borderline. No tak. Zresztą jakby waga tego jest dosyć duża, dlatego że jeśli pacjent słyszy, masz kompleks PTSD, to jest to inaczej wagowo rozumiane również przez psychiatrów. Typu masz zaburzenie osobowości, typu borderline, to już z tobą nic nie można zrobić, bo taki jest troszeczkę odbiór. Natomiast jak masz kompleks PTSD, no to jakby to masz jakieś zaburzenie, tak? A nie twoja osobowość już ma taką strukturę, że tutaj jest naprawdę bardzo trudno. Więc to wywołuje u pacjentów samych dosyć duży niepokój, no ale jakby zostawiając na razie klasyfikację DSM i trochę układając to w głowie, gdzie jest w ogóle to kompleks PTSD. Mamy taką grupę wydzieloną zarówno w jednej, w drugiej klasyfikacji, która wiąże się z zaburzeniami związanymi ze stresem. I tutaj mamy nie tylko zespół stresu pourazowego, mamy też taką klasyfikację jak zaburzenia adaptacyjne. Mamy też klasyfikację tak zwanego pierwszego PTSD, o którym się teraz dosyć dużo mówi, który mnie też badawczo interesuje, czyli reaktywne zaburzenie przywiązania. Dlatego mówi się na to pierwsze PTSD, dlatego że jakby dziecko, które się rodzi, jeśli byśmy je położyli, nie nakarmili, nie przebrali i tak dalej, to ono przecież by umarło. W związku z tym
to, w jaki sposób rodzic responsywnie bądź nieresponsywnie odpowiada na potrzeby dziecka, jest bodźcem, który może stanowić doświadczenie urazowe. Zresztą do 48 miesiąca życia najbardziej traumatyczny dla dziecka jest obserwacja obiektu przywiązania, który doświadcza przemocy albo który jest bezradny i nie jest w stanie mu tego bezpieczeństwa zapewnić. Nie? Więc tutaj wszelkie zaburzenia więzi też są w tej nomenklaturze zaburzeń związanych ze stresem i one bardzo często stanowią też predyktor do tego, co będzie się działo później w psychice. Natomiast te pozostałe elementy, o których mówię, czyli zaburzenia adaptacyjne, to również mamy takie kategorie, że pod wpływem dużego jakiegoś stresora jednostka może mieć kłopot z zaadaptowaniem się do sytuacji trudnej. W związku z tym czasami zmiana środowiska, i tak wielu psychiatrów twierdzi, że na przykład przy okresie adolescencji zmiana środowiska, jeśli mamy do czynienia z nastolatkiem, który demonstruje jakieś objawy związane ze stresem, jakieś trudności, no to zwykle pada diagnoza zaburzenia adaptacyjne, i jest polecenie rodzicom, zmieńcie szkołę, to wtedy będzie lepiej. No nic bardziej mylnego, bo okazuje się, że w tym okresie konieczność zmiany szkoły, wtedy kiedy kluczowym czynnikiem rozwojowym jest grupa rówieśnicza, do której ja muszę znów się adaptować i tak dalej, staje się czynnikiem znów potencjalnie stresogennym, więc jeszcze gorzej często. Mhm. No ale już jakby nie idąc w tę nomenklaturę, kolejny ten kawałek to są zaburzenia stresowe pourazowe. No i tutaj te klasyfikacje się trochę też rozjeżdżają, ale generalnie można byłoby to uszczegółowić tak, że jeśli mamy do czynienia z jakąś sytuacją traumatyczną, to w tym pierwszym okresie diagnozuje się albo diagnozowało się w zależności od też rodzaju klasyfikacji takie ostre zaburzenie stresowe, czyli jakby ostra reakcja na stres pierwsza, gdzie idea pod tytułem spodziewaj się niespodziewanego jest chyba właściwym tutaj właściwym określeniem. To znaczy, że ta pierwsza reakcja do 48 nawet godzin u pacjenta może być naprawdę bardzo, bardzo intensywna. To są takie bardzo intensywne reakcje dysocjacyjne. Bywa, że to jest jakaś fuga dysocjacyjna, bądź też jakieś... Fuga dysocjacyjna? Nie rozumiem tego określenia. Jakieś popadnięcie w stupor, cokolwiek. Czyli jakby zupełnie mamy do czynienia z brakiem kontroli nad rzeczywistością, czyli po prostu coś, co zdarza się tak, na przykład przykład jednego z pacjentów, który po wypadku wybiega z auta, nie wiem, jego ktoś z rodziny umiera w tym wypadku, on wybiega z auta i ucieka przez las i nie jest w stanie zupełnie skontrolować tego, co robi. I dochodzi do ocknięcia po jakichś tam, nie wiem, 12 godzinach. Gdzie dopiero po 12 godzinach. Bywa tak, że wcześniej, bywa tak, że to jakby to przywrócenie do rzeczywistości jest późniejsze. Więc jakby tutaj mówimy o takich reakcjach bardzo intensywnych. One nie muszą być aż tak spektakularne, ale niekiedy bywają. Oglądałem ostatnio film, wyciągnęli gościa po takim super intensywnym doświadczeniu z czołgu i on wyszedł z tego czołgu, tak patrzył się na tych ludzi, bał się, jak do niego cokolwiek mówili. Oni do niego mówili, on w ogóle nie reagował i był taki pisk zrobiony jakby w uszach, że piszczał mu. Czyli to jest coś takiego? To jest jedna z możliwych właśnie reakcji w tym takim pierwszym okresie na ten bardzo intensywny bodziec związany z zagrożeniem życia i zdrowia. Jeśli po 48 godzinach to nie mija albo przechodzi w trochę łagodniejszą formę, bądź też w jakąś formę troszeczkę inną, no to mówimy o tym, że od dwóch dni do dni 30 mamy ostre zaburzenie stresowe, czyli acute stress disorder, czyli zespół stresu ostrego. W tej jednostce diagnostycznej charakterystyczne są bardziej takie elementy związane z dysocjacją, czyli derealizacją, depersonalizacją, takie poczucie jakby patrzenia na siebie z boku, poczucie wyobcowania. To są bardzo często intensywne flashbacki, intruzje, czyli takie właśnie wdzierające się myśli, obrazy związane z doświadczeniem. Natomiast generalnie mamy też do czynienia z takim przeżywaniem urazu na nowo. No i teraz jeśli to wszystko utrzymuje się, albo przynajmniej w podobnej postaci utrzymuje się powyżej 30 dni, no to mamy do czynienia z zespołem stresu pourazowego, czyli to, co znamy pod hasłem PTSD. I PTSD może mieć formę ostrą, tam do 3 miesięcy, potem może mieć formę o przedłużonym gdzieś tam początku, a szacuje się, że mniej więcej po 2 latach nieleczonego PTSD dochodzi do trwałej zmiany osobowości. Czyli jakby jeśli ktoś żyje już w taki sposób cały czas i ma takie przeświadczenie, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo pod wpływem tego doświadczenia, to dochodzi do zmian, które już rzeczywiście kształtują tę osobowość na nowo. I teraz, żeby jakby odróżnić to dobrze pokazać PTSD w takiej pętli, czyli przeżyłem doświadczenie urazowe i ciągle o nim myślę. Ono jest
dosyć jasno mówi się, że PTSD jest zaburzeniem o podłożu neurologicznym. Gdzieś, gdzie wycofanie źródła stresu nie powoduje cofnięcia się objawów. Mhm. W odróżnieniu od zaburzenia adaptacyjnego, w którym wycofanie źródła stresora ma zmienić właśnie funkcjonowanie. Tak jak mówiliśmy o tej zmianie szkoły. Mhm. Tutaj się to nie zmienia, czyli jakby już przeżyłem ten wypadek, go nie ma, jakby już jestem bezpieczny, ale nadal cały czas nie jestem w stanie przerwać tego myślenia, czyli przeżyłem doświadczenie urazowe i ono cały czas jest w mojej pamięci. Do tego pewnie będą dochodziły i jakieś sny, jakieś takie reakcje. Tak, czyli mamy objawy pierwsze, czyli odtwarzanie, nie? Czyli jakby sny, tak jak mówisz właśnie, te intruzje, takie flashbacki, dodatkowo jeszcze każdorazowo, kiedy mi się to przypomina, to dochodzi do bardzo dużego pobudzenia z ciała, czyli moje ciało znów się przygotowuje na tą sytuację i ono jest w gotowości do tego, żeby reagować, więc jest, są trudności z oddechem, są jakby dokładnie, są, jest bardzo szybkie bicie serca, są bardzo takie silne reakcje fizjologiczne. Pewnie problemy z uwagą. Problemy z uwagą za chwilę będą, dlatego że i to jest właśnie coś, co będzie dosyć mocno korespondowało właśnie z kolei z ADHD. Więc mamy, przeżyłem doświadczenie, ciągle o nim myślę, czyli objawy odtwarzania. W związku z tym, że one powodują, że ja się czuję tak, jakby to znów się działo, no to pojawi się drugi objaw, który nazywa się objaw unikania. Czyli nie chcę o tym gadać, nie chcę z nikim w ogóle na ten temat dyskutować. Są pacjenci, którzy wyrzucają telefon, żeby nikt się z nimi kontaktował po jakichś takich doświadczeniach. Unikam myśli, rozmów, uczuć i tak dalej. U mężczyzn to unikanie na przykład, chociaż nie tylko u mężczyzn, może przybrać formę uzależnienia od alkoholu albo od substancji, żeby nie myśleć, żeby o zapomnieć tym, czego, tak, czego się człowiek jakby doświadcza. Czy to jest dobry moment, żeby porozmawiać o wyparciu i tego, że nie pamięta się takich doświadczeń, czy to nie jest dobry moment jeszcze? Za chwilę o tym porozmawiamy, tylko jakby dokończymy sobie ten cykl, żeby to rzeczywiście się gdzieś tam ułożyło, bo mamy to przeżycie doświadczenia, potem mamy odtwarzanie, potem unikanie. Jakby co jeszcze muszę zrobić? No, jakby wyposażyć się w taki zasób, żeby nigdy więcej to się nie przydarzyło, nie? Czyli staje się uważny na wszystkie bodźce, które mogą być skojarzone z traumą. Czyli to jest taki skanie trochę rzeczywistości, poszukiwanie bodźca zagrażającego. W efekcie czego, jak ktoś mi przeszkodzi, no to są takie reakcje gniewu, złości. To jest złość nadmiarowa. Tak, nieuzasadnionego. To jest nieuzasadniona, bez żadnego jakiegoś tam bodźca prowokacyjnego, bądź przy niewielkiej prowokacji. Są kłopoty ze snem i nie dlatego, że to są koszmary senne, tak jak to w objawie odtwarzania, ale to jest... kłopoty ze snem, kiedyś one były w tej klasyfikacji jako takie, że jakby to jest sen przerwany albo że ktoś nie może spać. Natomiast w tej chwili w klasyfikacji zmieniono to, bo są takie osoby, które pod wpływem doświadczeń urazowych śpią bardzo mocno. Też ale jako to forma unikania? Ale to jest sen nie dający wypoczynku. Czyli jakby rano wstaję i jestem dokładnie tak samo zmęczony, jak byłem wcześniej i świat jest znów tak samo popaprany, jak był, nic się nie zmieniło. Mhm. Więc przeżyłem doświadczenie, ciągle o nim myślę, nie chcę tego robić, bo to jest straszne i potworne. Zrobię wszystko, żeby to się więcej nie wydarzyło, ale to wszystko doprowadza do tego, że mam przeświadczenie, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Słuchałem. To jest PTSD właśnie. Słuchałem takiego podcastu z gościem, który jest, wydaje mi się, że jest cholerykiem i opowiadał, że jego żona go nigdy nie może zrozumieć, bo on coś sobie tam robi, ta żona coś do niego mówi, on nagle totalnie wybucha i mówi, że nie potrafi nad tym zapanować i że ta jego żona mówi, ja nie rozumiem, skąd to się bierze. I on zawsze mówi, ile porąbanych historii dzieci są ci opowiedzieć, żebyś zrozumiała, skąd to się bierze. Czyli to jest to, o czym teraz mówiłaś, że skanuje, ktoś mu w tym przeszkadza i gościu wybucha dlatego, bo czuje się zagrożony, że jakaś sytuacja znowu się wydarzy. To byłoby bardziej PTSD, ale jeśli mówimy o dzieciństwie, to idziemy w kierunku kompleks PTSD. A w kierunku kompleks PTSD, jeśli mamy wiele takich sytuacji, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest brak umiejętności regulacji afektu, czyli brak umiejętności radzenia sobie ze złością, wynikający z tego, że dziecko przecież nie jest w stanie przeciwstawić się dorosłemu, który jest karzący, dlatego też jeśli nawet mu się to nie podoba, no to może ewentualnie zrobić krzywą minę, albo jak powie, że mu się to nie podoba, no to bywa tak, że jest ofiarą przemocy fizycznej bądź psychicznej. W związku z tym taka historia typu nie złość się, nie rób tego, to źle, tamto i tak dalej, stają się czymś, co nie wyposaża nas w strategię radzenia sobie z emocjami, tylko raczej w tym, żeby te emocje połykać ciągle i udawać, że ich nie ma. I teraz to jest dosyć ciekawy kontekst, że w relacji bardzo często jest tak, że mamy do czynienia z taką trochę wojną pomiędzy tym, co się nazywa poczucie autonomii, a przywiązanie. I w okresie wczesnodziecięcym
Ważniejsze okazuje się przywiązanie kosztem poczucia autonomii, czyli dziecko nie demonstruje złości, ponieważ jest zakaz jej demonstrowania, internalizuje winę w sobie, myśli sobie, jak będę inny, to on będzie w stosunku do mnie inny albo ona, czyli ja mam wpływ tylko na siebie, a nie na wszystko, co się dzieje dookoła, i wybiera przywiązanie, bo ono warunkuje bezpieczeństwo. Czyli jakby lepiej jest być w złym świecie, w którym rządzi wszechmogący Bóg rodzic, niż w dobrym świecie, w którym rządzi ktoś, kto może mnie unicestwić. Nie? Mhm. W związku z tym internalizacja winy w sobie jest próbą przejęcia kontroli nad środowiskiem, nad którym kontroli nie mam. A zatem brak umiejętności radzenia sobie ze złością jest z tego kawałka, a nie tylko z kawałka dotyczącego właśnie kompleks PTSD. Oczywiście, że to wpisuje się w kompleks PTSD, bo jest to tak naprawdę jeden, w zasadzie pierwszy i główny objaw, który widać u pacjentów z kompleks PTSD, czyli brak umiejętności regulacji afektu. I to pierwsze pytanie z takiego wywiadu diagnostycznego brzmi, czy w dużym stopniu wyprowadzają ci z równowagi małe rzeczy. Więc jakby tutaj masz odpowiedź na to, o czym rozmawiamy. Powiedziałaś, że będziemy przechodzić powoli do tematu uwagi i że to będzie korelowało z ADHD. Tak. Jak już zauważyłeś w przypadku, kiedy opowiadałam o PTSD, mówiliśmy o takim dosyć dużym pobudzeniu, które ma na celu detekcję ewentualnych zagrażających bodźców. Bardzo podobnie zachowuje się dziecko z ADHD, tyle że ono jest nadreaktywne troszeczkę z innego powodu. W zasadzie, jak patrzymy na jednostkę kliniczną taką jak ADHD i PTSD, to te dzieci zachowują się naprawdę bardzo spójnie, dlatego że kłopoty z uwagą, kłopoty ze skupianiem się i tak dalej, bardzo często wiążą się z tym, że mózg ma inne priorytety u dziecka, które jest wychowane w środowisku rodziny, na przykład, nie wiem, z problemem alkoholowym albo jakiejś z inną dysfunkcją bądź z przemocą, cokolwiek. Mhm. Czyli mózg zmienia priorytety, dlatego że przetrwanie jest czymś, co zawsze będzie priorytetowe, a zatem nie ma miejsca na to, żeby bezpiecznie eksplorować świat. Więc kłopoty z uwagą są jednym z pierwszych objawów. Nie ma w tym nic dziwnego. Mamy też do czynienia z dużą reaktywnością, czyli te dzieci po prostu są takie, że ciągle się tam oglądają, rozglądają, poszukują różnego rodzaju form zagrożeń i tak dalej. I jak tylko coś wyskoczy z boku, to od razu przyciągają uwagę na to, bo tam może być zagrożenie. Dokładnie tak, bo jakby wyobraź sobie taką sytuację wychowania w środowisku rodziny z problemem alkoholowym na przykład. I masz powiedzmy 4-5 lat. A zatem, żeby przetrwać w takiej sytuacji, musisz się nauczyć, jaka mina matki świadczy o tym, że zaraz będzie awantura. Albo jakie kroki ojca świadczą o tym, że wraca pod wpływem. Mhm. Albo jaki nacisk klamki świadczy o tym, że zaraz ktoś wejdzie do pokoju i zrobi ci krzywdę. Czyli musisz być wyczulony na wszystkie bodźce, które potencjalnie stanowią zagrożenie. Mózg ludzki kształtuje się na bazie tego, co przeżywa, czego doświadcza, ale również na bazie tego, czego nie doświadcza. Więc jeśli nie doświadcza bezpieczeństwa, spokoju i tak dalej, to nie ma skąd czerpać informacji na temat tego, jak to jest. W efekcie czego, jeśli mamy do czynienia z kształtującą się taką osobowością, gdzie kształtującym się mózgiem, który wychowuje się w środowisku właśnie takiej sytuacji traumatycznej, mózg zmienia priorytety. I ten priorytet jest przeżyj, a nie bezpiecznie eksploruj świat. No bo przecież nie możesz wrócić do stanu homeostazy, bo musisz być ciągle na wyczekaniu, że coś się wydarzy, nie? Mhm. W związku z tym miejsce na bezpieczne eksplorowanie świata tam nie ma. Jak idziesz do szkoły, to się zastanawiasz, co się dzieje w domu, nie? Nie skupiasz się na lekcji, tylko raczej zastanawiasz się, co może się tam zadziać i wtedy jak zareagować dokładnie. W związku z tym jest to jeden z elementów, który dosyć mocno koresponduje z tym, co widać w ADHD. Są takie niuanse, które dają nam możliwość rozpoznawania na przykład tego, bo oczywiście objawy są bardzo podobne, inne są zupełnie przyczyny, natomiast w ADHD mamy do czynienia z bardzo dużym deficytem w sferze planowania, czyli na przykład osoba z ADHD, kiedy ma za zadanie powiedzmy, nie wiem, rozpakować jakieś rzeczy, czyli masz pudło z rozpakowanym, z jakimiś rzeczami, które wymagają rozpakowania, czy wyciągasz powiedzmy, dużo czasu i wyciągasz okulary, nie? I myślisz sobie, o, położę te okulary pewnie tu na półce i kładziesz je na półce, a na półce obok stoi zdjęcie twojego samochodu. Myślisz, o kurczę, nie umyłem samochodu. Idziesz i zaczynasz myć samochód, ale w samochodzie patrzysz, że masz nierozpakowane zakupy, więc wnosisz zakupy do domu i nie pamiętasz już tak naprawdę, od czego się zaczęło i nadal masz rozpakowane te pudła, nie? Mhm. Czyli brak umiejętności planowania to jest też jedna z elementów charakterystycznych dla ADHD właśnie.
Dziecko z ADHD, które wybiega na ulicę, ono się nie rozejrzy, ponieważ nie jest w stanie jakby dokonać dobrej takiej detekcji tego, co mu grozi. W związku z tym dziecko z PTSD się rozejrzy, ale zrobi dokładnie to samo. Czyli wybiegnie również, ale rozejrzy się, ponieważ szuka zagrożenia. Nie? Więc jakby tutaj mamy takie niuanse, które mogą nam trochę upomóc w tejże diagnozie. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale jedno z elementów. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Czy osoba sama może w jakikolwiek sposób rozpoznać, czy ma CPTSD, czy ADHD, czy to jest niemożliwe? Myślę, że hipotezę taką diagnostyczną może postawić każdy na bazie znajomości, objawów i tego. Często pacjenci mówią, wydaje mi się, że mam to, bo widzę u siebie wszystkie objawy. Mhm. Tylko... Ja tak miałem z ADHD. Jak zobaczyłem objawy ADHD, to mówię sobie, nawet się nie zastanawiam, czy mam. No, studenci na pierwszym roku psychologii mają taką tendencję, żeby wszystkie zaburzenia widzieć u siebie. Jest to duże uproszczenie, dlatego że diagnoza różnicowa to jest też coś, co jest istotne, dlatego że w wielu zaburzeniach musimy brać pod uwagę takie elementy, które będą spójne z innymi zaburzeniami i te, które będą różnicować. W przypadku zaburzeń związanych z funkcjonowaniem dzieci, bardzo często mówimy o konieczności sprawdzenia, czy dziecko w ogóle miało taką możliwość, żeby nabyć takiej kompetencji, której się od niego wymaga. Mhm. Bo jeśli dziecko na przykład nie miało takiej możliwości, no to nie będzie objaw chorobowy jako taki, że jakby coś rzeczywiście nie będzie w stanie być wypracowane przez dziecko, ale po prostu dziecko nie miało szans wypracować, ponieważ nikt go tego nie nauczył. Dlatego robi się wywiad z rodzicem? Dlatego robi się wywiad z rodzicem, ale też tak naprawdę w wielu zaburzeniach, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, mówimy o tym, że objawy utrzymują się przynajmniej w dwóch kontekstach, czyli tak naprawdę dobrą praktyką jest zrobienie hospitalizacji w placówce, żeby zobaczyć, jak dziecko funkcjonuje. Czyli jeśli chciałbym się tak naprawdę dobrze zbadać na ADHD, to powinienem iść do szpitala na dwa dni? No nie do końca. Jesteś sobą dorosłą, więc jakby nie trzeba tutaj takiej typowej obserwacji, jak na przykład dziecko, które jest obserwowane w relacji albo w zabawie i tak dalej. Natomiast osoba dorosła raczej już dokonuje oceny swojego zachowania, ale w przypadku wielu zaburzeń dobrą praktyką jest też przeprowadzenie wywiadu z rodziną pacjenta, czyli tak jak w przypadku, nie wiem, HADU, czyli choroby afektywnej dwubiegunowej, kiedy mamy do czynienia z epizodami, tak jak w HADzie typu drugiego, epizodami depresyjnymi i hipomaniakalnymi, gdzie hipomania nie jest tak wyraźna jak mania, w związku z tym pacjenci to odczuwają raczej jako coś, co jest po prostu polepszeniem nastroju. I wtedy uważają, że tak naprawdę nie mają żadnego zaburzenia, w związku z tym od czasu do czasu ich zdaniem cierpią po prostu na depresję, ale jak psychiatra czy też klinicysta się temu przyjrzy, to rodzina widzi pewne góry i doły, pewne historie, które rzeczywiście mogą mówić, świadczyć o epizodzie depresyjnym, ale też o epizodach hipomaniakalnych, czyli mówimy o bardzo znacznych wahaniach nastroju i wtedy zupełnie inaczej dobierana jest farmakoterapia. Już nie tylko leki, które są przeciwdepresyjne, ale też stabilizatory nastroju, które muszą być włączone po to, żeby ustabilizować stan pacjenta. I też osoby z zewnątrz będą w stanie to dużo łatwiej zaobserwować niż osoba, która siedzi jakby w swoim ciele. Jak to wygląda w takim razie z uwagą? Czy problemy z uwagą, nie z uwagą, tylko z pamięcią? Czy problemy z pamięcią wynikają z problemów z uwagą, czy pamięć po prostu też jest upośledzona? Jeśli pytasz o doświadczenie traumatyczne, no to z pamięcią jest to, jakby ten związek z pamięcią jest naprawdę bardzo duży, dlatego że ośrodek pamięci, czyli nasz hipokamp, czyli ta struktura, która jest z pamięcią najbardziej i najistotniej powiązana, znajduje się w obszarze tak zwanym limbicznym, tuż obok ciała migdałowego, które jest takim naszym centrum alarmowym, które skanuje rzeczywistość poszukiwania zagrożenia. I tak jak sobie przypominasz różne historie ze swojego życia, no to najczęściej pamiętasz pewnie te, które były z jakiegoś powodu emocjonalnie dla ciebie ważne. Natomiast coś, co jest, gdybym cię zapytała, nie wiem, co jadłeś w ubiegłym tygodniu na obiad w środę,
No to jeśli to nie była jakaś spektakularna akcja w postaci czegoś, co tam wywołało u ciebie jakieś duże emocje, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa albo nie będziesz tego pamiętał, albo będziesz potrzebował dużo czasu, żeby jednak ten ślad pamięciowy gdzieś tam odkryć. Mhm. W związku z tym coś, co jest emocjonalnie istotniejsze, czyli jakby dochodzi do większego pobudzenia, jest też związane z inną aktywizacją pamięci. Natomiast są takie sytuacje, typu właśnie sytuacje właśnie traumatyczne, które utrudniają nam konsolidację śladów pamięciowych. Dlatego, że bodziec na przykład jest zbyt zagrażający, w związku z tym mamy do czynienia z trudnością, która dotyczy jakby internalizacji tego bodźca, czyli z taką trudnością, która... Z wytłumaczeniem go sobie? Nie tylko wytłumaczeniem, ale jakby z uznaniem tego, że on się zadział, albo jakby... Z akceptowaniem tego. Z jednej strony z akceptowaniem, ale to już wymaga organizacji innych struktur. Bo może zacznę od tego, że mózg ludzki, jeśli patrzymy na jego budowę funkcjonalną, możemy go porównać do takiej odwrócnej pięści, gdzie mamy tutaj mózg gadzi, czyli to jest tam pień mózgu, móżdżek i tak dalej, czyli taka najstarsza struktura, która się wyselekcjonowuje z cewy nerwowej, jest tak naprawdę taką strukturą, w której mamy ośrodki związane z przetrwaniem, z regulatorem oddechu, równowagi i tak dalej, czyli coś, co jakby służy przeżyciu. Mhm. Tu w środku jest tak zwany mózg ssaczy, czyli tu właśnie mamy ciało migdałowate, tutaj mamy hipokamp, tutaj są te struktury, które są trochę spójne z tym, co przeżywamy my jako zwierzęta przecież, no i zwierzęta jako również organizmy, które również muszą przetrwać, przeżyć jakieś tam sytuacje. Natomiast najmłodsza struktura to jest ten tak zwany mózg człowieczy albo koranowa, albo właśnie te struktury, które głównie odpowiadają za funkcjonowanie poznawcze, za różnego rodzaju takie wyższe funkcje. I teraz jeśli mamy do czynienia z sytuacją, która jest traumatyczna i nasze centrum alarmowe, które jest tu, oszacuje, że jest to coś, co jest bardzo niebezpieczne, związane z zagrożeniem życia i jeszcze nie ma czasu, żeby uruchomić to i zastanowić się, co robić, to uruchamia tylko to. Czyli ta struktura wyłącza w doświadczeniu traumatycznym tę strukturę i włącza tylko to. W efekcie czego jest zaburzenie uwagi. Historia jest następująca. Przeżyj. I tak by to nie ty decydujesz jak, czyli historia walcz, uciekaj bądź zamroź się, czyli repertuar przetrwania tak naprawdę, który my mamy spójny ze światem zwierząt, kosztem wszystkiego masz przeżyć i to nie ty decydujesz jaka będzie twoja reakcja, czy cię zamrozi, czy też atawistycznie jako gatunek na przykład wybierasz taką strategię, że uciekasz, czyli na przykład nie wiem, zwierzę, które ucieka od zebra, które ucieka od lwa i tak dalej. Natomiast siłą rzeczy to, co jest tutaj związane z uwagą i całą resztą, zostaje wyłączone, nie? No bo działa to. No i teraz, jeśli się już tam wszystko wyciszy, uspokoi, to zaczyna wracać do funkcjonowania. I jeśli wraca do funkcjonowania, no to wtedy dochodzi dopiero do takiego myślenia o Matko Święta, jak ja mogłem tak zrobić, albo jak mogłam tak się zachować, nie? Bo zaczynamy myśleć racjonalnie. Zaczynamy myśleć dopiero racjonalnie, a wcześniej nie mieliśmy takiej, bo jakby priorytety były zupełnie inne. To nie my o tym decydujemy. I mózg dziecka, na przykład wychowanego w środowisku rodziny z problemem jakimś tam takim, który jest potencjalnie właśnie traumatyczny i ten traumatyczny rozwój powoduje, że no właśnie, że ta sytuacja powoduje, że ten mózg kształtuje się inaczej. Tam jest mniejszy hipokamp, czyli struktura odpowiedzialna za pamięć, mniejsze spoidło wielkie, czyli taka struktura łącząca półkulę. Jest trwała aktywizacja struktur limbicznych, czyli zapalamy się już bardzo szybko. Jest aktywizacja osi HPA, czyli podwzgórze przysadka nadnercza, czyli całej osi stresu, bardzo intensywna i szybsza zdecydowanie. I dzieje się to niestety kosztem właśnie tego, co tutaj dotyczy tych struktur korowych. Dlatego tutaj ta uwaga i cała reszta albo jest ona związana z tym bodźcem, bądź też bywają właśnie kłopoty z tego rodzaju funkcjami wyższymi. Ale teraz jest różnica pomiędzy tym, że zdarzyło się jakieś traumatyczne doświadczenie i ktoś poprzez to, że był tak mocno pobudzony, może go w ogóle nie zapamiętać i później mieć problem z internalizowaniem tego wydarzenia. A jest sytuacja, kiedy ktoś przeżył coś, pamięta o tym i później o tym zapomina. I to jest dla mnie, to jest dla mnie rozróżnienie, którego nie rozumiem. Ale mówisz, pamięta o tym przez jakiś czas, ale przez zapomina. Na przykład pół roku. Mhm. I dlatego pytałem wcześniej o wyparcie. Mówisz o wyparciu, tak? Mhm. Mówisz o tym wyparciu, czyli jakby, że nie chcę o tym pamiętać, nie chcę do tego wracać, tak? Mhm.
No właśnie, jakby te dwie rzeczy trzeba też rozróżnić, ale jeszcze dodać jedną rzecz, bo czasami w sytuacji takiej traumatycznej możemy mówić o amnezji, czyli jakby tym niepamiętaniu bodźca, albo o hipermnezji, czyli o tym, że pamiętamy bardzo wiele szczegółów, ale one nie są zupełnie związane z emocjami, czyli emocje zostały zdysocjowane, natomiast pamiętamy bardzo wiele szczegółów dotyczących tego doświadczenia. Takich logicznych. Takich, które są rzeczywiście no, takie jakby w takim skrócie zupełnie jakby faktograficzne, ale oddzielone stanu emocjonalnego. Na przykład takiego koloru był samochód, z którym miałem wypadek. To tego typu... Nie, tak by to o czym... To jakby, bo faktograficznie to znaczy, to są osoby, które pamiętają dokładnie każdy szczegół. Bardzo dokładnie każdy szczegół. Natomiast zupełnie opowiadając to, zupełnie nie przeżywają emocji. Natomiast to, o czym ty mówisz, czyli jakby pamiętam kolor samochodu, pisk opon, pamiętam krzyk, pamiętam karetkę, to jest pamięć, która dotyczy właśnie fragmentaryzacji, czyli nie dochodzi do właściwej konsolidacji śladów pamięciowych, tylko pamiętam właśnie fragmenty. Mhm. I ta pamięć jest w dużej mierze sensoryczna wtedy, czyli pamiętam to i tworzy się coś na kształt tak zwanej sieci strachu. I ta sieć strachu funkcjonuje jako wspomnienie bodźca, przy czym aktywizacja każdego oddzielnie z tych bodźców wywołuje objawy zespołu stresu pourazowego. No i teraz jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że to ciągle w mojej głowie trwa i tak dalej, to w pewnym momencie no człowiek może jakby chce bardzo tego jakby o tym zapomnieć i nie jest w stanie albo robi wszystko, żeby ten bodziec gdzieś tam odsunąć i domyślam się, że o to pytasz, czy jakby, czy jest to możliwe, żeby rzeczywiście po prostu to z siebie jakby udawać, że tego nie ma, nie? Jest możliwe na pewno, ale pytam. No tak. Jest to możliwe, ale jak już sam widzisz, ta różnica jest dosyć diametralna, nie? Jakby tutaj ta konsolidacja śladów pamięciowych, ona jakby, to jest tak czy inaczej przyczyna, nie? Czyli to, że ten ślad pamięciowy nie został skonsolidowany. Są takie teorie, które towarzyszą takiej teorii, która wypływa, z której wypływa jedna z metod pracy z traumą, czyli EMDR, czyli bilateralna stymulacja półkul mózgowych metodą ruchu gałek ocznych, gdzie badacze wyjaśniają to w taki sposób, że konsolidacja śladów pamięciowych prowadzona jest w fazie snu głębokiego, czyli wtedy, kiedy idziemy spać i powiedzmy, nie wiem, pokłóciłeś się z kimś wieczorem, coś tam się złego stało i nie bez kozeru mówi się, prześpij się z tym, jakby podejmiesz decyzję rano, nie? Czyli jakby rano wstajesz i już jest trochę inaczej, nie? Jakby ten świat wygląda trochę, doszło do konsolidacji śladów pamięciowych, dołożyły się na to te wszystkie twoje inne doświadczenia i rano wnioski są trochę inne. W przypadku doświadczeń urazowych nie dochodzi do tej konsolidacji. Mhm. To znaczy, że rano wstajesz i jest dokładnie tak samo beznadziejnie, jak było wieczorem. I dzieje się tak z różnych przyczyn, właśnie z uwagi na tą silną aktywizację struktur, właśnie w których ta pamięć tutaj też funkcjonuje, ale też jest to strategia obronna i w efekcie czego mamy do czynienia z taką sytuacją, że jakby ja nie chcę do tego wracać zupełnie, nie? I wtedy jakby ciągle to spycham ze świadomości. To nie jest tak, że ja tego w ogóle nie pamiętam, bo na poziomie śladów pamięciowych to jest i w terapii do tego pacjent często wraca. Ale bardzo chciałby o tym nie myśleć i robi wszystko rzeczywiście, żeby to gdzieś tam z tej pamięci wyrzucić. Mm-hmm. I wtedy to się nazywa wyparcie. To trochę mi takie dwie nomenklatury mylimy, czyli jakby ty się posługujesz tą, która jest bliższa strategią właśnie psychodynamicznym, psychoanalitycznym. Natomiast oczywiście scheda tego nurtu jest dosyć ważna również dla całej jakby psychologii, natomiast w strategiach takich poznawczo-behawioralnych my się posługujemy troszeczkę inną nomenklaturą, czyli raczej to wyjaśniamy na bazie jakichś bodźców takich biologicznych albo tym, co się dzieje w ośrodkowym układzie nerwowym. No ale jak zwał, tak zwał. Tak naprawdę parafrazując Szekspira, czymże jest nazwa, to co zwiemy różą pod inną nazwą równie by pachniało, więc jakby generalnie chodzi o rzecz, natomiast nazwa jest już inną rzecz. Ta terapia EMDR, ruchu gałek ocznych, jak to wygląda? Bo już raz o tym słuchałem i to podobno wygląda trochę jak ta stara hipnoza, że ktoś się... Nie do końca. Francis Shapiro, która jest twórczynią tej metody, będąc w jakimś stanie takiego wyższego pobudzenia, kiedy szła przez park i zauważyła, że rozgląda się, patrzy po drzewach, to zaczyna się wyciszać. W związku z tym rozpoczęła taką dosyć duży nurt badań na temat tego, że
ruch gałek ocznych może powodować, jeszcze wtedy nie wiadomo było, jakiego rodzaju tutaj to podłoże neurologiczne, może powodować wyciszenie i uspokojenie. W tej chwili to już jakby nazwa została, czyli eye movement i reprocessing i tak dalej. Natomiast wiemy, że chodzi bardziej o bilateralną stymulację półkul również przez tapping każdej ze stron, czyli na przykład mamy do czynienia z pulsatorami, które można trzymać i tutaj mamy bodziec i tak bzyczy. Raz tu. I to tylko po to, żeby pobudzić obie strony mózgu. Tylko po to, żeby obie półkule pobudzić, rzeczywiście, żeby tutaj ten bodziec, który jest taki bardzo intensywny, trochę też złagodzić, ale... Bo to wygląda trochę dziwnie, do tego to pytam, bo jakbym się nie znał na tym, przyszedłbym i ktoś by mi powiedział, że mam ruszać oczami, że chodzi o ruch gałek ocznych, to bym miał spore obiekcje co do takiej metody. W tej chwili już rzadko raczej terapeuci stosują już to takie właśnie podążanie za palcem, aczkolwiek ono jest bardzo skuteczne. To jeśli idzie się na to EMDR, to co oni robią, żeby ruszać tymi oczami? To nawet już się nie rusza oczami, tak, że możesz mieć słuchawki i masz dźwięk raz w jednym, raz w drugim i oczywiście to zależy od tego, jakiego rodzaju doświadczenie jest wtedy przetwarzane. Co się też dzieje w ciele i tak dalej. Podobnie tapping, który jest prowadzony właśnie naprzemiennie na jednej i drugiej stronie. Ale od wielu, wielu lat też wiemy, że w przypadku bardzo silnej wartości bodźca ruch i powtarzalność to jest coś, co wywołuje u jednostki uspokojenie. Symulacja przedsionkowa, czyli takie właśnie bujanie się, to jest coś, co dzieci robią zupełnie automatycznie. Takie, które mają bardzo silny stres wynikający chociażby z doświadczenia porzucenia, czyli takie dzieci, które mamy w pieczy zastępczej. I to jest, choroba sieroca to się nazywa? No... Kiedy się nazywało? I tutaj widzisz, pytałeś mnie o różnicowanie ADHD i kompleks PTSD albo PTSD. Mhm. Natomiast druga rzecz, która jest dosyć ciekawa i której badaniem ja się zajmuję, to jest różnicowanie ASD i RADU, czyli ASD, czyli zaburzenie ze spektrum i RADU, czyli reaktywnego zaburzenia przewiązania. Te dwie jednostki diagnostyczne powinny być różnicowane naprawdę bardzo istotnie, dlatego że w przypadku, kiedy mówimy o dziecku, które jest wychowywane w środowisku rodziny właśnie takiej dysfunkcyjnej, bądź dziecko, które ma ten pozabezpieczny styl więzi, ponieważ rodzic jest nieresponsywny, albo dziecko trafia do inkubatora i nie jest w stanie być z rodzicem, dziecko, które przeżywa bardzo silny stres związany z tym, że rodzic doświadcza jakiejś sytuacji trudnej, bądź też dziecko samo, które doświadcza tejże sytuacji. Ono, żeby przeżyć to, rzeczywiście jakby po pierwsze uczy się, że świat jest niebezpieczny, zagrażający, a dorosłym nie wolno ufać. I stres jest tak duży, że on zmienia priorytety w środkowym układzie nerwowym, a żeby uspokoić się i wyciszyć, stosowane są właśnie tego rodzaju strategie. Mhm. I tak naprawdę potem mamy do czynienia z dzieckiem, które powiedzmy w przedszkolu nie wchodzi w żadne interakcje z innymi, bo się boi. Bawi się raczej samo, nie potrafi nawiązywać interakcji, ponieważ one nie kojarzą mu się z czymś, co jest bezpieczne. Dodatkowo jeszcze oksytocyna, która się wydziela i każe na przykład wsparcia społecznego, tam działa troszeczkę inaczej, czyli jakby, to może do tego wrócę, żeby też to trochę wyjaśnić, ale tutaj chodzi o to, że... Mhm. że te dzieci mają kłopot wchodzenia w interakcje z różnych przyczyn. A jest to też objaw związany z ASD, czyli dziecko nie wchodzi w interakcje, nie nawiązuje tych relacji. Dodatkowo jeszcze bawi się samo i stosuje te takie właśnie stereotypie i lepiej funkcjonuje w sytuacjach właśnie takich znanych i takich bezpiecznych. No i za chwilę dostaje glejt pod tytułem zaburzenie ze spektrum. A tak naprawdę jest to efekt reaktywnego zaburzenia więzi, czyli tak zwanego pierwszego PTSD, czyli tego efektu deprywacji bezpieczeństwa wynikającego z braku bezpiecznej więzi. Czyli po prostu relacje z innymi ludźmi są bodźcem stresowym, którego stara się to dziecko unikać. Na przykład. Tak. Na przykład, czyli to nie jest wszystko? To nie jest wszystko, dlatego że generalnie ta więź pierwsza to jest więź, która... na podstawie której my uzyskujemy informacje na temat świata i ludzi. To znaczy, że dziecko, które się rodzi w repertuarze przetrwania, ma odruch ssania i wokalizację. Nic więcej. De facto, gdybyśmy je zostawili, no to tak jak już wspominałam, tego po prostu by nie przeżyło, nie? Mhm. W związku z tym dziecko demonstruje potrzebę bliskości poprzez właśnie wokalizację i rodzic, który jest responsywny,
Wtedy przytula, karmi, przewija, jest. I to dziecko się uczy, że wokalizacja działa. Dziecko się uczy, że moje potrzeby są ważne, że jest dorosły, który karmi, przytula, przewija i będzie zawsze. Jest responsywny, czyli jakby nie tylko wtedy, kiedy chce jeść, ale też wtedy, kiedy potrzebuje ciebie, potrzebuje bliskości, potrzebuje tej przynależności, bo te trzy potrzeby podstawowe to nie jest tylko potrzeba bezpieczeństwa fizjologicznego, ale również potrzeba przynależności. I wtedy dziecko się uczy, że to jest coś, co jest stale, czyli niezależnie od tego, jaki jestem, jaka jestem, ten dorosły będzie zawsze, ponieważ jestem dla niego ważna. Badania Ainsworth, która na bazie teorii Bowlby'ego opracowała te specyficzne wzory emocjonalności wynikające ze stylu więzi, dosyć jasno pokazują, że w tym stylu więzi, czyli bezpiecznym, jeśli mamy do czynienia z osobą, która wychowuje się w tym stylu więzi, to ona wchodząc w relację dorosłą wchodzi pod takim tytułem: jestem kochana, więc kocham. Wiem, że zasługuję na miłość bezwarunkową, że nie muszę o nią walczyć, że samym swoim jestestwem, czyli to, jaka ja jestem, jest już coś, co jest dla tej drugiej osoby ważne i ona mnie nie zostawi, ja się tego nie boję. No to jak wiadomo, nie zawsze jest tak pięknie, nie? Albo więc rzadko jest tak pięknie. No właśnie, więc mamy drugi styl więzi, gdzie dziecko płacze, bo jest głodne i powiedzmy mama je karmi. Ale płacze, bo chciałoby się przytulić, chciałoby zrealizować tę drugą potrzebę bliskości i jakby mieć pewność, że ten dorosły będzie zawsze, ale słyszę na przykład nakarmiony, przewinięty leszcz, czyli ten zimny huf, o którym ci wspominałam. Albo nie dość go nie przytulaj, to jest częstsze u mężczyzn, bo się przyzwyczai i będzie wtedy płakał, nie? Więc jakby będziesz potem miała problem. Albo mama dostaje właśnie, mówiąc kolokwialnie, wpierdziel od taty. Tak się mówi, to o tym nie wiedziałem, że mówi, że nie dość go i nie przytulaj, bo się przyzwyczai i będzie płakał. Tak też wiele lat temu było. W niektórych środowiskach tak jest nadal. Okej, okay. Tego jeszcze nie słyszałem. Więc jakby chodzi o to, że rodzic jest nieresponsywny, niedostępny. W związku z tym dziecko wokalizuje nadal i chce, żeby jakby tą opiekę zintensyfikować i nadal tego nie ma. Mhm. Czasami też zostaje, jest bite wtedy, kiedy wokalizuje i wtedy, kiedy chce rzeczywiście tej bliskości. I wtedy jest taka sytuacja, że w pewnym momencie, jeśli ta potrzeba nie jest realizowana, no to dziecko milknie. Czyli uczy się takiego meta przekazu, że twoje emocje są nieważne. Albo kończą się biciem. Albo kończą się biciem. W związku z tym nakarmiony, ciesz się, koniec i tyle. I wtedy więź kojarzy się z czymś raczej, co wiąże się z utratą. W związku z tym jest to unikowy styl przywiązania i w tym unikowym stylu przywiązania on jest rzeczywiście częściej charakterystyczny dla mężczyzn. Ci mężczyźni nie potrafią wchodzić w głębokie relacje zwykle, co są takie płytki albo flirty, albo jakieś takie relacje, które nie są oparte o bliskość, ponieważ jest obawa przed tym, że jeśli rzeczywiście tą bliskość dużą nawiążę, to zostanę porzucony. Kobiety z tego stylu więzi demonstrują pozornie taką niezależność emocjonalną, ale tak naprawdę w środku bardzo się boją porzucenia i to jest taka narracja typu: będę milutka, tylko mnie kocha. Ja zrobię dla ciebie wszystko, ale ty mnie tylko zaakceptuj. Jak o tym słucham, to zastanawiam się, czy nie powinno być tak, że wychowuje się te dzieci trochę taką strategią pośrodku, bo teraz świat ani nie jest taki, że ktoś zawsze będzie i zawsze będzie kogoś kochał i ani nie jest taki, że jest wychowanie jest super chłodne i świat też jest super chłodny, więc nie powinno się robić tego jakoś pośrodku, czy na tych wczesnych latach jednak ten budowanie tego stylu przywiązania, że rodzi się zawsze i zawsze spełnia moje potrzeby jest ważniejsze i tak się powinno robić? Zdecydowanie lepsza jest strategia tego stylu bezpiecznego, ale oczywiście to wcale nie oznacza, że to jest rodzic, który po prostu chucha i dmucha na to dziecko. To trochę jakby nie tak to zrozumiałem. Nie, to nie do końca tak. My mówimy tutaj o tych pierwszych takich miesiącach życia dziecka, w których ten styl więzi się kształtuje, gdzie dziecko samodzielnie nie przetrwa. Ale to nie znaczy, że potem, jeśli mamy dwulatka, który tupie nóżką i chce wszystko i on to ma. Mhm. Bo to jest troszeczkę jakby inna strategia, bo tutaj to rodzic decyduje też o tym, w jaki sposób wyposaża dziecko w kompetencje radzenia sobie z emocjami. Czyli to ta kurka, ten styl więzi to jest ten pierwszy. Taki właśnie ten pierwszy okres, ale trzeci styl więzi, który jest dosyć istotny, to jest styl ambiwalentny, gdzie dziecko płacze, bo jest głodne i nie wiem, mama je karmi, następnego dnia płacze i jakby tak samo jakby demonstruje swoją potrzebę, ale tutaj już ta potrzeba nie jest realizowana, czyli raz jest tak, raz jest tak. Więc ja nie wiem, jaki mam być, czy też jaka mam być, żeby moje potrzeby były widoczne. Względnie ten styl więzi też jest, kształtuje się wtedy, kiedy dziecko jest jakby zawłaszczone, wchłonięte przez rodzica. Czyli jest ambiwalencja pod tytułem:
kocham cię, bo jesteś moim rodzicem, jesteś dla mnie wszystkim i nienawidzę cię, bo mnie krzywdzisz. Albo kocham cię, bo jesteś dla mnie wszystkim i nienawidzę cię, bo nie dajesz mi być sobą. Mhm. Czyli taki rodzic, który wchłonął dziecko i w zasadzie jest z nim sklejony. Tak jak często pacjentki mówią, ale ja nie mam żadnych doświadczeń traumatycznych w dzieciństwie. Jakby nie wiem, dlaczego tak się to dzieje. W zasadzie z matką to mam taki silny kontakt, że dzwonimy do siebie za 20 razy dziennie. I już jesteśmy w domu, bo wiadomo, że tutaj jakby ty nie masz prawa być sobą, ponieważ mama jest twoją najlepszą przyjaciółką i to ona decyduje w zasadzie o wszystkim, jak wygląda twoje życie, nie? Więc to też jest element, który nie jest tym tą bezpieczną więzią. I z tego stylu więzi, z tego ambiwalentnego, no najczęściej mamy do czynienia takie historie, że kobieta, która wychodzi z tego stylu przywiązania, najczęściej stosuje swego rodzaju szantaż emocjonalny, czyli bo jak nie, to odejdę, albo przytul mnie, czyli oscyluje pomiędzy jednym a drugim. Ta ambiwalencja jest tutaj bardzo silna. Po wielu latach badań określono również taki czwarty styl, który się nazywa zdezorganizowany. To jest styl charakterystyczny dla rodzin właśnie przemocowych, gdzie spodziewaj się niespodziewanego, to jest dokładnie ta narracja. Czyli jakby nigdy nie wiadomo, co się zadzieje. I po tego rodzaju wychowaniu, no już jakby tylko kompleks PTSD to jest jedno, ale trzeba też powiedzieć dosyć jasno, że PTSD to jest zaburzenie, które ma najwięcej zaburzeń współwystępujących. Czyli na podstawie tego, że ktoś ma PTSD, to się dokładają do tego kolejne rzeczy. Na bazie traum wczesnodziecięcych można wyhodować sobie, mówiąc kolokwialnie, dosłownie wszystko. Bo ma się już zły fundament. To może być depresja, to może być HAT, to może być zaburzenie osobowości, różnego typu, różne wiązki. To może być coś, co nazywamy pod hasłem PTSD, ale wtedy mamy współtowarzyszące nie wiem, uzależnienia, zaburzenie depresyjne, cała masa różnych rzeczy, których pacjent też spełni te kryteria, ale zaczęło się właśnie od tego momentu, czyli to życie źle się zaczęło. I wtedy powinno się jako pierwszą rzecz zaadresować to PTSD, żeby pracować nad resztą zaburzeń? Nie można pracować wtedy od separowania od tego, co jest w patogenezie. Dlatego, że my mówimy o tym, że żeby terapia była skuteczna, ona musi korespondować z tym, jaka jest funkcja objawu. Czyli wyobraź sobie następującą sytuację. Jak mamy, powiedzmy, dziecko, które wychowuje się w środowisku rodziny takiej, która no jest przemocowa, ale dodatkowo jeszcze mam na przykład bodziec o potencjale takim traumatycznym, gdzie dochodzi do traumy seksualnej. Czyli powiedzmy, nie wiem, dziecko 4-5-letnie, które doświadcza traumy seksualnej. Ono rzeczywiście, czyli powiedzmy, jeśli to jest dziewczynka, musi się nauczyć jakiego rodzaju składowe albo jakiego rodzaju te właśnie wskaźniki zachowania rodziców świadczy o tym, że będzie zaraz poczucie zagrożenia. Nie? Czyli nawet taki nacisk klamki świadczy o tym, że on wejdzie i zrobi mi krzywdę. Jak ja muszę się ułożyć w łóżku, żeby mnie nie dotknął. I tak dalej, jakby nasłuchuje. Nie? I jednocześnie, kiedy tego doświadczam, to muszę zdysocjować, czyli odłączyć emocje swojego ciała, czy po mojemu ciału dzieje się krzywda, a nie mnie. Mhm. I tutaj strategie są różne. Dzieci sobie wyobrażają, że tam siedzą na drzewie. Dzieci sobie wyobrażają, że... I to dosłownie opowiadają tam... takie historie? To jest jakby... dysocjacja to jest ucieczka, kiedy nie ma ucieczki, nie? Czyli wtedy, kiedy nie można uciec, no to się dysocjuje. W skrajnych przypadkach mówimy o DID, czyli zaburzeniu, dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości, gdzie fobia dysocjacyjna pomiędzy subsystemami osobowościowymi jest tak duża, że pacjent nie ma wglądu w drugi subsystem. I wtedy mówimy już o poważnych zaburzeniach, które notabene bardzo często są mylone z kolei ze schizofrenią. No ale już zostawmy ten kawałek, który gdzieś tam idzie w dosyć takie kliniczne mandry. Wracając do tej sytuacji dziewczynki, czego ona się uczy wtedy? Że po pierwsze, że mężczyźni to kaci, że kobieta jest słaba, że seks boli, że bycie w małżeństwie, w relacji jest dramat, tragedia i że dorośli są nieprzewidywalni i krzywdzący. I z tego rodzaju narracją wchodzi w życie dorosłe i pojawia się u niej w sposób zupełnie naturalny potrzeba seksualna, ponieważ dojrzewa również seksualnie. I wtedy z tym przekonaniem też coś muszę zrobić. Nie? Dochodzi często, my mówimy o tym, że jest taka prześladowcza rola ja chroniącego, czyli to ja chroniące, które wcześniej chroniło przez tą uważność, przyjmuje trochę prześladowczą rolę. Czyli na przykład mogę sobie zafundować
zaburzenie odżywiania, obuduję się tłuszczem, będę bezpieczna, nikt mnie nie dotknie. Albo mogę sobie wyhodować anoreksję i wtedy zaprzeczę swojej kobiecości i też nie wejdę w tę rolę kobiety, będę bezpieczna. Albo mogę iść na S8 świadczyć usługi seksualne, byłam w tym dobra, to zostało wzmocnione. Albo w związku z tym, że dysocjacja spowodowała, że nie czuję swojego ciała, to zaczynam się sama okaleczać, bo tylko wtedy siebie czuję. I tylko wtedy jakby mam możliwość doświadczania swojego własnego ciała. Czyli robię sobie krzywdę, ale po to, żeby poczuć się bezpiecznie. I nie można jakby pracować z osobami, które mają tego rodzaju doświadczenia, bez analizy funkcji, dla której powstał objaw. Bo objawy, które demonstruje ta osoba, mogą się wpisywać w różne jednostki diagnostyczne, ale zbadanie ich funkcji jest bardzo taką kluczową sytuacją, która mówi o sposobie dobrania pracy terapeutycznej. To musi być w takim razie bardzo trudne, zorientować się, z jakim zaburzeniem coś przychodzi. To nie jest proste dojść do tego wszystkiego, tym bardziej jeśli ktoś może w ogóle tego nie pamiętać. Oczywiście, że tak, dlatego że jakby najtrudniejsze są te traumy z okresu przedwerbalnego, czyli takie, których jakby pacjent nie pamięta. I nie ma jak pamiętać, bo nikt tego nie pamięta. Ale ciało pamięta stan emocjonalny, w którym się zamroziło. W związku z tym ja cielesne w przypadku kompleks PTSD to jest odrębne, bardzo ważne zagadnienie. Nie spodziewałem się, że zabrzmiemy w takie... Jakby ta sytuacja, kiedy dziewczyna obudowuje się tkanką tłuszczową po to, żeby nie była atrakcyjna, to jest takie połączenie faktów, że nigdy bym sam do tego nie doszedł, że może coś takiego być. Albo w drugą stronę anoreksja. Tym jestem totalnie zaskoczony. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju funkcji dany objaw pełni. Oczywiście ta funkcja może być niejednorodna i zdecydowanie jakby też jeszcze inne przy okazji elementy spełniać. Natomiast nie można jej analizować w oderwaniu od tego, z jakiego powodu powstała i co tak naprawdę temu pacjentowi też daje. Czemu terapie na PTSD albo CPTSD są takie specyficzne? Czyli one, jedyna, jaką widziałem specyficzną, to jest ta terapia przez przedłużoną ekspozycję na PTSD i to wydaje mi się, że to jest taka bardziej normalna, ale później jest znowu jakaś elektryczna. I elektryczna? Elektryczna. Eklektyczna. Ona jest eklektyczna? BEPP, to ta? Tak, BEPP, tak. Okej, to źle przeczytałem. Mm-hmm. Dlaczego te terapie są takie różne od tych standardowych, przynajmniej tych, które ja znam? Ja nie do końca się tutaj z tym zgodzę, dlatego że w przypadku prostego PTSD, kiedy mamy do czynienia z pamięcią doświadczenia urazowego, procedura terapeutyczna jest dosyć prosta. Ona jest oparta o 12-16 sesji i to jest terapia przedłużonej ekspozycji, przetwarzania poznawczego, ekspozycyjna terapia narracyjna albo właśnie eklektyczna terapia. I one są w odróżnieniu od elektrycznej. I one są z dosyć jakim jasnym protokołem i mają jasne takie etapy. Czyli mamy konieczność psychoedukacji pacjenta, żeby jakby zobaczył, co się dzieje tak naprawdę w jego głowie i dlaczego ma takie, a nie inne objawy. Przygotowanie do przetwarzania, czyli jakby zmierzenie się z tym bodźcem, którego unika, następnie doprowadzenie do restrukturyzacji poznawczej i jakby internalizacji tego doświadczenia w życie. Czyli jakby, żeby ktoś uznał, że to doświadczenie było owszem trudne, ale moje, ja je przeżyłam. Jakby mogę wyciągnąć wnioski na ten temat i tak dalej, ale też przeżycie tego doświadczenia w warunkach, które są bezpieczne, w warunkach takiej bezpiecznej też relacji terapeutycznej daje możliwość przejęcia kontroli i wyjścia z takiej pasywnej roli ofiary i jakby internalizacji tego z życiem w czasie, czyli jakby mamy do czynienia z integracją. I to jest proste PTSD. Natomiast w przypadku kompleks PTSD, gdzie bardzo często mamy do czynienia z apoptozą, czyli tą genetycznie zaprogramowaną śmiercią komórki nerwowej nieużywanej na przykład, czyli szlak pamięciowy dany zamiera, albo mamy do czynienia z brakiem pamięci z tytułu właśnie tego, czego nazywasz wyparciem, albo z różnych przyczyn, które wynikają z tych biologicznych aktywizacji struktur limbicznych, gdzie ta pamięć jest po prostu fragmentaryczna, jest niemożliwa do zachowania w takiej formie, jaką mamy. Czyli często pacjenci mówią, o swoim dzieciństwie powiem tylko tyle, że było beznadziejnie.
Pamiętam może 2-3 jakieś tam wieczne historie, ale reszta po prostu było beznadziejnie. Wiem, że jakby nie chcę do tego wracać. Albo mówią odwrotnie, że było wspaniałe, bo mają wszystko zamglone. Albo, no albo mówią, jakby no zależy oczywiście, czy mają ze sobą różne trudności, czy też to, nie. Bo to było dla mnie dużo bardziej fascynujące, bo to, że ktoś wie, że było źle i mówi, że było źle, to jest wszystko w porządku, ale to, że ktoś wymyśla sobie, że było super, a nie było super, to już jest bardziej skomplikowana sytuacja. No oczywiście, jakby, ale to jest kwestia też pewnych strategii i mechanizmów obronnych, które każą nam albo dają nam możliwość niewracania do tego. I tutaj zaraz jeszcze może powiemy też o czymś, co wiąże się z taką perspektywą czasową, która jest efektem również doświadczeń razowych. Ale wracając do, jakby do tematu, bo pytasz o te strategie, dlaczego one są takie różne? Jakby no nie do końca, bo one są te, o których tutaj mówiłeś, w dużej mierze to są albo właśnie poznawczo-behawioralne, czyli takie strategie typowo wywodzące się z tych strategii właśnie kognitywnych. I one są bardzo spójne z takimi wszelkimi terapiami, które dotyczą zaburzeń lękowych i tak dalej. Czy zaburzeń też innego rodzaju, ale... Ale teraz to tapowanie, te ale to oczu. Jest EMDR. To EMDR. Już jest strategia, która może być użyta zarówno do prostego PTSD, jak i EMDR daje możliwość pracy z po pierwsze z traumą, której się nie pamięta, czyli nie musimy wracać do doświadczenia, dlatego że ciało pamięta ten stan emocjonalny i tutaj już jest możliwe przetwarzanie nawet na tym poziomie. Bądź też daje możliwość zastosowania ślepego protokołu, czyli jakby ja nie muszę opowiadać o tym, co się dzieje. Ja to czuję i to przetwarzam samodzielnie, a terapeuta pracuje na moim ciele. I to jest coś, co daje pacjentowi zasób. Przypadkiem przed pacjentów po gwałtach, którym towarzyszy bardzo duże poczucie wstydu związane z opowiadaniem treści doświadczenia urazowego, to tego rodzaju protokół jest bardzo ważny. Czyli w głowie oni to odtwarzają, ale nie muszą o tym mówić? Czy tak. W ogóle w głowie to też się nie odtwarza? Tak. Nie, w głowie się to odtwarza. Mamy teraz też takie historie jakby coraz to nowych metod pracy terapeutycznej, które wywodzą się również z EMDR-u typu brain spotting, który w tej chwili też wielu specjalistów w tym obszarze się szkoli. Ale oczywiście ja zawsze podkreślam, że praca z pacjentem z kompleks PTSD to jest praca bardzo komplementarna. Czyli ja na przykład wyobraź sobie, że mam takie koło, które wywodzi się z takiej tam kajzerki poznawczej albo takiego modelu ABC, który jest mocno taki właśnie cebetowy. Mhm. Gdzie mamy pewną myśl, która nam towarzyszy i uruchamia pewien sposób reagowania. Czyli powiedzmy, myśl, która pojawia się w sytuacji, nie wiem, takim przychodzę do ciebie na podcast i myślę sobie, nie poradzę sobie. Mhm. Nie? I jeśli tak bym sobie pomyślała, no to w sposób zupełnie naturalny pojawić mi się może taka emocja, która wiąże się ze strachem. Nie? Czyli jakby jak myślę sobie, nie poradzę sobie, no to chyba normalne, że pojawi się strach. Nie? Jeśli pojawia się strach, no to ciało, które działa dobrze, powinno uruchomić oś HPA, żeby zainicjować reakcję stresową. Żeby mnie uchronić przed tym, że ja sobie właśnie przecież wkręciłam, że ja sobie nie poradzę, nie? Więc strach jest zupełnie adekwatną tutaj emocją. A zatem moje ciało powinno uruchomić reakcję pod tytułem natleniona krew do efektorów ma powędrować, żeby w razie czego dać mi siłę do tego, żeby uciekać, jak sobie nie poradzę. I tutaj będę cię gonił. Tak, nie gonił. Albo jeśli już w ogóle zupełnie sobie nie poradzę, będę w totalnym poczuciu zagrożenia, oczywiście to nie jest ta sytuacja, ale jeśli to jest sytuacja zagrożenia życia, no to ja po prostu padnę i stracę przytomność na chwilę. Zamrozi cię. Zamrozi mnie. Albo może być też tak, że wybiorę strategię wal, czyli zacznę tam, nie wiem, się bronić różnymi tam metodami, nie? Ale to też się dzieje dlatego, że ja sama się przekonałam, że powinnam się bać, nie? Dlatego, że pojawiła mi się myśl, nie poradzę sobie. Ale ta myśl też skąd się bierze? Ale ta myśl się skądś bierze. No właśnie, więc jakby ona uruchamia pewne zachowanie. No bo jeśli taka reakcja by mi się uruchomiła na twojego maila, którego utrzymałam, to w moim zachowaniu byłoby nie przyjdę do ciebie w ogóle, jakby z całą pewnością mnie tutaj nie będzie. Nie? I efekt tego jest taki, że pojawiła mi się myśl, nigdy więcej nie będę uczestniczyła w żadnym podcaście, ponieważ to jest coś, co jest zagrażające i właśnie się przekonałam, że rzeczywiście strategia unikania jest właściwa. Nie? I gdybym tak zrobiła, to rzeczywiście mnie by tu nie było, ale nie miałbyś żadnego gościa, gdyby ludzie właśnie tak w taki sposób jakby myśleli. Więc ta pierwsza myśl, jeśli jest taka, że ja ją na przykład zoperacjonalizuję jako taką spróbuję, nie?
jeśli myślę, coś spróbuję, no to moje ciało przybiera taką postawę odwagi, nie? Jak jest odwaga, no to ja mogę być trochę niepewna, ale postawa odwagi już intensyfikuje zupełnie inną reakcję w ciele, nie? Spróbuję, to też ciekawość. I no właśnie, ciekawość i tak dalej. I na poziomie zachowania mogę powiedzieć, dobra, okej, okay, kiedy? Nie? I jadę w innym kierunku, ale to, co ja pomyślałam na samym początku, wiąże się z tym, jakiego rodzaju narrację słyszałam przez całe swoje życie, a najpewniej przez swoje dzieciństwo, czy ja sobie z czymś daję radę, czy nie. Typu, zostaw to, bo sobie nie poradzisz, nie biegaj, bo upadniesz, jedz truskawki, bo potem nie będzie. Ale przecież takie rzeczy słyszy większość. No tak, ale nie wszyscy dodatkowo jeszcze doświadczają jakiejś przemocy fizycznej i takiej psychicznej na tej bazie, nie? Mhm. Niestety to jest prawda, że większość albo duża część osób takie rzeczy słyszy, a potem od siebie bardzo dużo wymaga i tak naprawdę ma taką narrację, że cokolwiek nie zrobi, to i tak nie będzie wystarczająco, nie? Czyli co dostałeś? 4, a Kasia co? 5. No wiesz, musisz się bardziej nauczyć. Mogę zapytać o tą terapię eklektyczną, nie elektryczną, BEPP. Tak. Na czym to polega? Ja byłem przekonany, że to jest elektryczne, więc myślałem, że będziemy rozmawiali o jakichś właśnie sygnałach takich elektrycznych, ale okazuje się, że nie jest. Nie, terapia eklektyczna to jest też terapia kierowana do prostego PTSD. To jest terapia opracowana przez Bertolda Gersonsa, która była używana jako taka opracowana do pracy z osobami, które przeżyły doświadczenie urazowe, to była akurat Holandia i tutaj podczas takiego wydarzenia w Amsterdamie, gdzie policjanci zostali sklinczowani i była groźba tego, że stracą życie. Wielu z nich demonstrowało objawy właśnie, które przypominały PTSD, a że były to lata 70. jeszcze, no to w zasadzie o terapii PTSD niewiele wiedziano. A zatem pierwsza strategia, która przyszła gdzieś tam na myśl, to była terapia bardziej taka związana z takimi elementami psychodynamicznymi. Ale specjaliści zauważyli, że strategie takie psychodynamiczne owszem powodowały, że były niższe objawy unikania, ale objawy pobudzania i odtwarzania zostały. A zatem trzeba było zmodyfikować protokół o takie strategie związane właśnie ze strategiami poznawczo-behawioralnymi, żeby on się okazał skuteczny. W zasadzie terapia polega na, w tych elementach jest bardzo spójna z tym, co, o czym mówimy w tych koncepcjach poznawczo-behawioralnych, gdzie mówimy o konieczności przetworzenia doświadczenia i dokonania restrukturyzacji poznawczej. Tylko metoda ekspozycji jest troszeczkę inna. Tutaj ta ekspozycja dotyczy takich aspektów bardziej wyobrażeniowych i takich bardzo intensywnych takich wspomnień, z którymi się pracuje z pacjentem. Mhm. To, nad czym ja się zastanawiam, to w ADHD niektórzy ludzie mówią, że ADHD to jest ich supermoc. I teraz jeśli ADHD jest podobne do CPTSD, to teoretycznie to CPTSD też mogłoby być supermocą, dlatego, bo ktoś jest cały czas w trybie obserwacji i w trybie gotowości do walki, przez to jest w stanie dużo więcej robić, bo cały czas jest zaktywizowany. I teraz to jest fajna rzecz. Tylko pytanie, czy po terapii, jeśli ktoś przejdzie terapię, już nie będzie cały czas zaktywizowany, to znaczy, że to się cofnie, czy będzie się miał na tym... O proszę, jest lęk przed utratą kompetencji. Kompetencji, która wynika z różnego rodzaju jakby... Oczywiście, że każdy z nas na bazie różnego rodzaju nawet trudności potrafi jakby... Ma taką moc, żeby z tego zrobić też coś, co może być zasobem. I osoby, które mają ze sobą trudności wynikające z wychowania w środowisku właśnie takim, które jest potencjałem do kompleks PTSD, rzeczywiście mają dużo kompetencji dotyczących bycia uważnym na różnego rodzaju rzeczy. One często sprawdzają się w takich zawodach wymagających dużej uważności. Zresztą też jakby przejście jakby traum własnych też jest czymś, co daje potencjał do tego, żeby zrozumieć osoby inne, które też przechodziły tego rodzaju doświadczenia, ale oczywiście mówimy o osobach, które na przykład jeśli są psychologami, które mają ze sobą tego rodzaju trudności albo tego rodzaju doświadczenia, no to wymogiem jest też to, żeby się tym zaopiekować i przejść w terapię własną, żeby w ogóle móc pracować z osobami, które potrzebują pomocy.
Natomiast oczywiście z każdej rzeczy można zrobić zasób i na każdą rzecz można patrzeć jako taką, która zasobem nie jest. Mhm. To też sposób patrzenia na to, czyli możemy tutaj mówić o sposobie opowieści o swoim życiu, jako o taki, stosuję strategię proaktywną bądź defensywną. Czyli w takiej proaktywnej ja kolejne swoje wydarzenia mogę organizować jako coś, co wydarzyło się, wyciągam wnioski, idę dalej, nie? I jakby widzę to, że pomimo tego, że to było trudne, no to dałam radę. Mhm. Jakby good for me, nie? Jakby świetnie, dałam sobie radę, idę dalej. Wyciągam wnioski, wiem, z czego unikać, jestem silniejsza, to doświadczenie. A są takie osoby, które na bazie tego rodzaju doświadczeń wypracowały sobie taką strategię typu o Matko Święta, znowu coś się wydarzyło. I to tylko potwierdza moją wiedzę o świecie i ludziach, że ludziom nie wolno ufać, że świat jest beznadziejny i tak naprawdę ciągle coś się wydarza. I jakby ja ciągle projektuję i się zastanawiam, co jeszcze się wydarzy. I bardzo często niestety też jest tak, że te osoby, to jest zupełnie naturalne, że na bazie doświadczeń urazowych z okresu wczesnodziecięcego kompetencja dotycząca wyłapywania wszelkich zagrożeń jest czymś, co może uchronić, nie? Więc to poszukiwanie potem różnych potencjalnych sytuacji zagrożenia w życiu jest również przystosowawcze. Dlatego, że jak zaczynamy z tymi pacjentami pracować i pytamy o jakieś sytuacje, które, w których odczuwasz w ogóle spokój, to są sytuacje zagrożenia. To bywa i tak, dlatego że mamy aktywizację systemu opioidowego i ten tak zwany przymus odtwarzania traumy odbywa się również na poziomie neuroendokrynologicznym. To jest dosyć ciekawe zagadnienie, bo rzeczywiście jest tak, że u tych osób spokój wywołuje niepokój. A one paradoksalnie mówią, no nic innego nie chcę, tylko chcę świętego spokoju. Ale one nie potrafią w tym świętym spokoju funkcjonować. A później mówią, że jak są w sytuacji zagrożenia życia, to mówili sobie, Boże, wtedy się czułem taki spokojny, wiedziałem, dokładnie co tak, robić. Dokładnie tak. Czyli jakby, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś doświadcza bardzo intensywnej np. przemocy fizycznej, to żeby to przeżyć, to muszą się uwolnić endogenne opioidy, które dają nam możliwość jakby takiego ukojenia trochę i nieczucia tego bólu. W efekcie czego potem mamy osoby, które usadzają się w sytuacji zagrożenia po to, żeby właśnie odczuć dokładnie to samo. A są w sytuacji naprawdę często zagrożenie życia i zdrowia. I na to przykład prawda. Sporty ekstremalne, korespondenci wojenni i tego typu na rzeczy. Na przykład. To traci się te kompetencje czy nie? To jest najważniejsze pytanie. No nie, bo terapii nie traci się tych kompetencji. To też jest, nie jest tak, że i to, co jakby chciałabym podkreślić, to to, że to nie jest tak, że w terapii dochodzi do zmiany o 180 stopni. To w ogóle to nie jest prawda. Trzeba powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z czymś, co było kształtowane przez lat 30, 40, 50, 60, to tak jakbyś sobie wyobraził, że samochód jedzie i tam rzeźbi takie kolejne, nie? Mhm. I cały czas jesteś w tych kolejnach. I gdy próbujesz tylko wyjechać, to cię wciąga z powrotem, nie? I jak idziesz na terapię, to trochę uczysz się tego, jak wyskoczyć z tych kolejn i rzeźbić te nowe, ale musisz też wiedzieć, że te są na tyle trwałe i dać sobie prawo do tego, że co jakiś czas wskoczysz to z powrotem. Ale terapeuta uczy cię tego, jak wyskoczyć i rzeźbić nadal te nowe, jak rozpoznać, że jesteś nowy z tych starych. I to nie jest tak, że ty się zmieniasz w ogóle o 180 stopni i jesteś innym człowiekiem, bo to nieprawda. Mhm. Jesteś bogatszy o to i pamiętasz o to doświadczenie, ale jednocześnie tworzysz nowy sposób funkcjonowania i to ty decydujesz o tym, który jest twój i dla ciebie lepszy. A jeśli się nie pójdzie w żaden sposób pracować nad tym, są jakieś zagrożenia, że przez to, że się cały czas funkcjonuje w takim stylu ciągłego działania, to wykończy w końcu człowieka? Będą jakieś choroby przewlekłe, coś się zacznie dziać z organizmem, coś się zacznie dziać z mózgiem człowieka? No niestety tak. I ta odpowiedź jest krótka, tak. Są zwolennicy takiej teorii, że w zasadzie większość chorób autoimmunologicznych to są choroby o podłożu właśnie stresogennym, gdzie ten bodziec związany ze stresem jest bodźcem, który wywołuje różnego rodzaju jednostki chorobowe, ale nie wiem, czy kojarzysz taką książkę, która się nazywa Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Dlaczego kto nie ma wrzodów? Zebry. Mhm. Wiesz, dlaczego zebry nie mam żadnego pojęcia. Bo mają paski. To. Tak, może dlatego, że wrzody wywołuje bakterie Helicobacter, to już wiadomo. Natomiast jakby tutaj Sapolski trochę, jak się potem okazało, dosyć niefortunnie wybrał ten tytuł, dlatego że okazało się, że zebry jako jedyne w zasadzie, albo jedne z nielicznych wśród naczelnych, te wrzody mogą mieć, ale już abstrahując od tego. Więc trochę mało fortunne, ale to jest bardzo ciekawe studium na temat badań z gruntu psychofizjologii stresu, do którego zawsze zachęcam też studentów, ale też wielu pacjentów, chociaż to jest dosyć trudny
trudny materiał. Dlaczego zebry nie mają żodów? Tak. Rzeczona zebra, jak się pasie sobie na sawannie i widzi swojego naturalnego wroga, czyli lwa, to co robi? No, ucieka. Ucieka, nie? W ostatnim momencie zamiera. W repertuarze przetrwania ma to samo, co my, czyli walcz, uciekaj bądź zamroź się. Czyli gdyby wybrała strategię walcz, to wiadomo, że kopytem to nie za bardzo, nie? Gdyby wybrała strategię zastygnij, no to wiadomo, że już nie żyje, nie? Więc w sposób zupełnie jakby ewolucyjnie, ewolucja ją przystosowała do tego, żeby uciekać. A zatem, pomimo, że przed chwilą skubała trawę, no to kiedy widzi naturalnego wroga, to od razu ucieka. Nie? I w momencie, kiedy biegnie, czyli żeby w ogóle zacząć uciekać, no oś HPA, czyli podwzgórze przysadka nadnercza, uruchamia reakcję stresową, żeby ona miała siłę do tego, żeby uciekać. Więc natleniona krew do efektorów wędruje, żeby miała więcej sił w kopytach, żeby wiać. Dodatkowo jeszcze podwzgórze przez przysadkę do kory nadnerczy wysyła informację pod tytułem wydziel mi dużo adrenaliny, kortyzolu, całej reszty, która jest potrzebna po to, żeby mieć siłę do tejże ucieczki. Glukoza jest potrzebna, żeby też mieć jakiś energetyk, tutaj tam tkanka tłuszczowa i tak dalej. To wszystko jak się blokuje, odblokowuje potem i tak dalej. To wszystko jest związane z tą psychofizjologią stresu. Już nie będę tutaj szczegółowo wchodzić w te meandry, żeby też nie zanudzać. Ale generalnie chodzi o to, że w momencie, kiedy ta zebra biegnie, to pomimo, że przed chwilą jadła, to nie trawi. Nie? Czyli wtedy, kiedy biegnie przez tą... Ten proces trawienia jest włączony. Ten proces trawienia jest włączony. Nie rozmnaża się, pomimo tego, że biologicznie jest do tego predysponowana i nie rozgląda się, pomimo, że na sawannie całkiem ładnie. Mhm. Nie podziwia pięknych widoków. Nie? Jest skupiona na tym, żeby uciekać. Nie bez kozera mówi się, że ludzie, którzy przeżyli doświadczenie urazowe, biegną przez życie. Z klapkami na oczach. Po prostu biegną i w obawie przed tym, że gdy się zatrzymają, to trzeba będzie się też skonfrontować z tym, co się przeżyło. Ale zebra, jak się zatrzymuje, bo tam powiedzmy tam kilometrze i widzi, że lwa nie ma, no to co zaczyna robić? Je trawę z powrotem. Skubie trawę, nie? A gdyby to była ty, jakby zebra to był... Gdybyś ty był tą zebrą, tak? To byłoby tak, o Matko Święta, z jakiego powodu wybrał mnie z tego stada, pewnie mam jakieś krzywe paski. Ja bym tak nie pomyślał. Albo tak naprawdę głupia jestem jako zebra, że biegłam tą drogą, mogłam wybrać krótszą, to by mnie kopyta mnie bolały. A w ogóle to takich lwów teraz w krzakach jest na przykład, nie wiem, z 10 kolejnych, więc muszę uważać, bo one na mnie czyhają. Ale to jest mądre akurat, bo to może być prawda. Ale zebra ma to w nosie. Ona dopiero reaguje, jak ona zobaczy. Ona reaguje dopiero wtedy, kiedy zobaczy. Ale to może być już za późno. I często jest. Widzę, jak idziesz do racjonalizowania sobie tego, że trzeba być uważnym, nie? To jest ciekawe. Do racjonalizowania albo do obiektywnego spojrzenia. Tak, zgadzam się. My jako gatunek ludzki rzeczywiście uczymy się tych historii, które są straszne, dlatego tak chętnie słuchamy różnych tam historii takich strasznych, żeby też się potencjalnie wyposażyć w wiedzę na temat tego, czego należy unikać. Bo jest to atawistyczne. To rzeczywiście jest tak, że nas to przygotowuje. No nasze tutaj struktury mózgowe wyposażają nas w tą mądrość bądź niemądrość dotyczącą tego, żeby się uchronić przed bodźcem stresogennym, no ale ponosimy tego koszty psychiczne. Czyli zaczynamy sobie wyobrażać, że jesteśmy w poczuciu zagrożenia. Życie w poczuciu zagrożenia to jest coś, co powoduje, że nasze ciało ciągle musi być w tej gotowości. Więc nic dziwnego, jeśli eksploatujemy ciągle swoje ciało, że ono w pewnym momencie ma jakieś jednostki chorobowe, które są wynikiem tego, nie? Albo że mamy jakieś ciągłe zmęczenie. I to, na przykład. I to jest prawda, że w tym CPTSD człowiek ma cały czas podwyższony poziom kortyzolu we krwi? W zależności od tego, czy działamy w trybie dysocjacji, czy pobudzenia, bo czasami on jest wyjściowo pobudzony, czasami jest niższy. Ale to prawda, że jest zaburzone wydzielanie kortyzolu. Nie bez kozery właśnie za Polski też odnosi się do takich historii, w których nawet małpy człekokształtne, które wychowują się w środowisku, w którym rządzi przywódca, który jest karzący i agresywny, im towarzyszy otyłość brzuszna. Czyli podobnie jak wielu osobom, które żyją w stresie. Są badania, które pokazują, że osoby, które... Jeszcze raz, małpą w stadzie, w którym jest jakiś bardzo agresywny samiec alfa, one mają otyłość brzuszną? Tak. W wyniku stresu.
Czyli w wyniku tego, że organizm jest cały czas w gotowości, kumuluje tkankę tłuszczową, bo w razie czego trzeba będzie się chronić, w związku z tym nie wiadomo, kiedy dostanę pożywienie kolejne. Dlatego bardzo wielu dietetyków mówi, że jeśli się odchudzamy, to wcale nie jest tak, że mamy nie jeść, tylko mamy jeść w równych odległościach, nie jakby, żeby przyzwyczaić swój organizm, że to jedzenie jest, że nie trzeba kumulować na gorsze czasy. I mówią też, że jeśli ktoś ma w życiu dużo stresu, to, to jest ten tak zwany oporny tłuszcz, czyli zostaje na brzuchu, na boczkach. Tak. Ale też cukrzyca typu drugiego, czyli to wydzielanie glukozy też w stresie wygląda trochę inaczej, więc jakby cała masa różnego rodzaju jednostek chorobowych, które są związane ze stresem, albo które ulegają pogorszeniu na skutek stresu, czyli takie, które są wrażliwe na to jakby działanie bodźca stresogennego, czyli pogarszają się wtedy. I te terapie są skuteczne rzeczywiście? To jest przebadane, że ludzie idą sobie na terapię, przechodzą przez te 16 kroków, jeśli dobrze pamiętam, i poprawiają się im te wskaźniki, że mają mniej stresu, że wychodzą... Znów musimy tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Mhm. Te terapie 12-16 sesji to jest proste PTSD. W kompleks PTSD terapia trwa bardzo długo. Bardzo długo? Bardzo długo. Nawet ta EMDR? Nawet ta EMDR. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak turboterapia w trybie przyspieszonym, czyli pojedziesz na czasy dwutygodniowe i twoje życie odmieni się o 180 stopni, bo to jest po prostu nieprawda. Ja myślałem, że te właśnie się tym klasyfikują, że są krótsze. To znaczy, tak jak już zaczęłam mówić o tym kole i tego chyba wątku nie dokończyłam, gdzie mamy tą myśl, gdzie mamy tą emocję, gdzie mamy ciało i mamy zachowanie, to żeby pracować z pacjentem z kompleks PTSD, no to trzeba pamiętać, że te wszystkie elementy trzeba objąć opieką, więc zmiana przekonań, postaw i tak dalej, tutaj możemy wykorzystywać kawałki związane z strategiami poznawczo-behawioralnymi, bo to wymaga pracy takiej często poznawczo-behawioralnej, to wymaga pracy z przekonaniami kluczowymi na swój własny temat, z pracy z myślami automatycznymi, które są przecież efektem różnego rodzaju narracji, która była nam włączana. Praca z emocjami z kolei, tutaj sprawdza się rzeczywiście EMDR, który obniża tutaj ten poziom aktywacji. Mhm. Ale mamy też ciało i ta praca z ciałem też jest tutaj konieczna w przypadku traumy, dlatego że ciało w traumie jest ciągle gotowe do reagowania, więc też trzeba rzeczywiście, bardzo często też dysocjacja powoduje, że te osoby nie czują swojego ciała albo nie dbają o nie, nie potrafią słuchać głosu tego, który nie widzą tych sposobów, na które ciało jakby daje informację, że coś się dzieje, zajmij się mną. Nie? Jakby bardzo często niezależnie od tej osoby w stresie, również ciało jest w stresie. Czyli to ono jakby też jest ciągle w takim pobudzeniu. Są też badania, które pokazują, że te osoby jakby gorzej się odżywiają, mniej piją wody, tam całe różne rzeczy, które gdzieś tam... Bo nie czują sygnału ze swojego ciała? Tak, ale też jakby używają ciała i raczej zauważają je wtedy, kiedy coś się dzieje złego, czyli na przykład no, znowu coś tam nie domaga i jakby to ciało jest ciągle obciążane tylko właśnie taką narracją, że coś jest nie tak. Czyli jak ja mówię, że moje ciało jest bezużyteczne i ciągle się psuje, to by wskazywało, że... No raczej. No i mam jeszcze zachowanie, które, na którym też jakby wymaga pracy. I tutaj dosyć ciekawą taką koncepcją jest taka komplementarna koncepcja osobowości, bo zacząłeś jeszcze o tych testach osobowości i tutaj chciałam ten kawałek jakby domknąć, że taka integratywna teoria osobowości wskazuje na to, że człowiek składa się z takich trzech ważnych komponentów. Mamy ten komponent biologiczny, czyli ten temperamentalny, czyli taki najbardziej zdeterminowany właśnie przez biologię. Drugi to są takie charakterystyczne przystosowania, czyli wszystkie nasze doświadczenia, to co obserwujemy, to co modelujemy, to co środowisko, w jakim się wychowujemy, jakby wszystko to, czego doświadczamy. I trzeci komponent to jest ta osobista historia życia, czyli to ja codziennie decyduję, czy wychodząc z pracy idę w lewo czy w prawo, czy wracam do domu, do relacji, która mi nie pasuje, czy też wychodzę z tej relacji i mówię sobie nie chcę więcej, bo jakby to przekracza moje granice. Czy decyduję pozostawać w pracy, która mi w ogóle nie leży, czy też jakby mówię sobie spróbuję inaczej, nie? Czyli jakby codziennie to ja podejmuję decyzję o pójściu krok dalej albo pozostawaniu w tym, co jest. I brak decyzji to też jest decyzja, bo to jest decyzja o pozostawaniu właśnie w czymś, co z różnych względów może mi nie leżeć. I zwykle
trzeba objąć tutaj rzeczywiście te elementy cztery z koła, tutaj tą całością oddziaływania, ale ja też zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz, że osoby z kompleks PTSD, ta praca jest rzeczywiście długa, ale ta praca jest długa... Długa, o jak wiadomo w ogóle, o czym mówimy mniej więcej, czy to będzie zależało od osoby i będzie mogło trwać od roku do 8 lat na przykład? Nie wrzucałabym tutaj takiego aspektu jak 8 lat. Takie metaanalizy dotyczące różnych sposobów pracy terapeutycznej pokazują na przykład, że jeśli w ciągu pierwszych 8 miesięcy pracy terapeutycznej nie dochodzi u pacjenta do żadnej zmiany, to może oznaczać, że w tej relacji terapeutycznej tej zmiany już nie dojdzie. Czyli od razu. Bo relacja terapeutyczna ma tutaj bardzo ważną moc leczącą, co nie znaczy, że w ciągu 8 miesięcy dojdzie do spektakularnej zmiany, ale jakakolwiek zmiana powinna być oczekiwana. Relacja terapeutyczna to znaczy relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. Tak. Tak się dogadują. Tak. To jak się dogadują, ale też to jakby bardzo często to, w jaki sposób pacjent się zachowuje wobec terapeuty, to jest odzwierciedlenie tego pierwszego stylu więzi. Pacjent taki, który na przykład ma zaburzenie osobowości typu borderline, jak patrzy na terapeutę, to staje się tak samo uważny na jego miny, jak na minę opiekuna. I wtedy pacjentka mówi, a czemu pani się tak uśmiecha? A coś źle powiedziałam? Coś ma pani dzisiaj jakąś taką minę, jakby coś stało. Mhm. Ja nie zaczynają analizować dokładnie to, bo wcześniej ta analiza doprowadzała do tego, że dzięki temu oni przeżyli, przetrwali, nie? Te objawy różnego rodzaju zaburzeń widać w relacji terapeutycznej, czyli są pacjenci, którzy oscylują od idealizowania terapeuty do poprzez właśnie zupełną jakąś dewaluację jego kompetencji i tak dalej. I to jest odzwierciedlenie bardzo często relacji terapeutycznej, dlatego praca tutaj na relacji jest też bardzo ważna, ale bardzo często pacjenci, którzy mają kompleks PTSD, wtedy kiedy przychodzą do terapeuty i terapeuta pyta, nad czym ktoś chciałby pracować, to ta odpowiedź jest bardzo lakoniczna i bardzo często słychać taką narrację pod tytułem, ja nie chcę już żyć tak, jak żyję. Jakby chcę, żeby było inaczej. I wielu terapeutów mówi, to znaczy jak? I już popełniają błąd, ponieważ ten pacjent nie wie jak, bo on nigdy tam nie był i nie zobaczył, że tam było fajnie i nie wrócił i nie opowiedział, że chce do tego wracać. Dlatego, że tutaj osobowość została ukształtowana na pewnym deficycie, bo jeśli mamy do czynienia z jednostką, która doświadczała bardzo dużych trudności w okresie wczesnodziecięcym, wykształciła w sobie wszelkie mechanizmy, które służą temu, żeby sobie poradzić, dorastała z tym, no bo nie można pacjenta odseparowywać od tego, że on przecież jakby na tej osi czasu też przeżywał wiele różnych doświadczeń, nie? Czyli był dzieckiem, potem był adolescentem, potem przeżywał różnego rodzaju kryzysy rozwojowe i tak dalej i też doświadczał różnych rzeczy i ukształtował tą tożsamość na tym swoim doświadczeniu i boryka się z tymi trudnościami przez wiele, wiele lat i już tak nie chce, bo jestem zmęczony, ale on nie wie, jak powinno być właściwie. Dlatego praca z kompleks PTSD jest zupełnie inną pracą niż te 12-16 sesji. Ona opiera się o 3 etapy. Pierwszy etap to jest stabilizacja pacjenta i stabilizacja to jest i psychoedukacja i często zmiana w ogóle takich funkcji podstawowych, które dają pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, stałości pracy, dobrego odżywiania, rozbudowy siatki społecznej, cała masa budowy takich kompetencji, które pozwolą zbudować temu pacjentowi zasoby, które dadzą możliwość zmierzania się z doświadczeniami urazowymi. I dopiero wtedy przechodzimy do fazy przetwarzania doświadczeń, a następnie jest trzecia faza, która jest fazą tak naprawdę budowy nowego człowieka, czyli takiej reintegracji ze światem, jako kogoś, kto jest rzeczywiście zbudowany o te doświadczenia, a nie zbudowany na deficycie wynikającym z tych doświadczeń. Więc jest to długi proces. 8 miesięcy, jeśli nic się nie dzieje, to warto jest spróbować zmienić terapeutę. Natomiast taka terapia, powiedziałaś, że 8 lat to za dużo, a to o jakich widełkach mówimy? Czy w ogóle nie? Ja nie chciałabym, żeby to w ogóle... Znaczy 8 lat to raczej to są strategie takie psychodynamiczne, czy psychoanalityczne. No są takie terapie, na które można chodzić całe życie, ale to jakby ja tutaj nie jestem zwolennikiem tego rodzaju oddziaływań. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież, gdzie są rekomendowane terapie oparte na dowodach naukowych, czyli jeśli są dowody skuteczności, to wtedy je stosujemy. Najczęściej to są terapie poznawczo-behawioralne. W psychotraumatologii zdecydowanie częściej rekomendowane są te oparte o strategie poznawczo-behawioralne.
I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Czyli to nie jest tak, że się powinno iść na EMDR do tego, bo ma się problemy z jakąś traumą. Ale EMDR jest, bardzo koresponduje z terapiami poznawczo-behawioralnymi, więc to jest właściwa strategia, ale też wymaga wiedzy terapeuty na temat różnego rodzaju form pracy z przekonaniami i tak dalej. Natomiast jeśli pytasz o ten czasokres, to jest naprawdę bardzo trudno oszacować. Ja wiem, ja mam świadomość, zadając to pytanie. Bo dlatego mówi ci o tych etapach, nie? Czyli jakby mamy etap stabilizacji, który czasami trwa 2-3 lata, czasami rok, czasami pół roku. Etap stabilizacji, czyli pierwszego etapu. Drugi etap to jest dopiero przetwarzanie doświadczeń, a trzeci etap to jest reintegracja ze światem. I zdarza się, że to są, że całość obejmuje 3 lata, zdarza się, że 5, zdarza się, że 2 lata, zdarza się, że i nie wiem, 4, tak? Natomiast tak czy inaczej jest to proces i za ten proces odpowiada nie tylko terapeuta, ale również pacjent, dlatego że jakby no nie sztuka opowiadać o różnego rodzaju funkcjach objawów, o przyczynach trudności, o metodach pracy z tymi trudnościami, ale sztuka też to wziąć i wdrożyć, nie? No bo nam nie chodzi o to, żeby pacjent w gabinecie mówił, że jest fajnie, tylko żeby poszedł, żył i czerpał z tego życia satysfakcję. A najgorzej jest z pacjentami, którzy są, ja to często nazywam, przepsychologizowani. To znaczy, że nie żyją i nie czerpią satysfakcji z życia, tylko przeszli już tyle oddziaływań, że zastanawiają się w pewnym momencie, czy dobrze czerpią tę satysfakcję. I to już jest coś, do czego jakby, co powoduje, że mamy naprawdę dużą trudność, bo ten pacjent szuka tak naprawdę cały czas dziury w całym i nie jest w stanie żyć w taki sposób, żeby czerpać satysfakcję z życia. I to też jest element do pracy z kolei. Czy wdraża się w takim razie jakąś farmakoterapię do tego? Bardzo często. W fazie stabilizacji, jeśli mamy do czynienia z pacjentami, którzy mają depresję, myśli rezygnacyjne czy HAT, no to łączenie farmakoterapii z psychoterapią jest obligatoryjne. I oczywiście da jakby to jest metoda pierwszego wyboru i daje rzeczywiście dużo, dużo lepsze efekty. Oczywiście jeśli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, w których jest to niezbędne, bo czasami jest tak, że sama terapia jest czymś już skutecznym i wtedy nie ma takiej potrzeby, ale jeśli potrzeba jest jakby ustabilizować nastrój, jeśli potrzeba jest pomóc temu pacjentowi, żeby chociaż trochę jakby, że powiem, ruszył, czyli żeby zaczął mieć poczucie większej kontroli nad swoim życiem, no to współpraca psychotraumatologa z psychiatrą jest bardzo ważna. Jak to jest, jeśli chodzi o na przykład leki na ADHD? Bo ja już słyszałem różne teorie na temat tego, że to jest amfetamina i że nie powinno się tego brać, że badania są tylko na dzieciach i że na dorosłych nie ma tak dokładnych badań i że nie wiadomo, co się będzie dokładnie działo z mózgiem dorosłego, jeśli będzie to brał na przykład przez 5 lat. Więc to są rzeczy, które słyszę od różnych osób i to niekoniecznie są osoby, które nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, więc nad tym się też zastanawiam. Paradoksalnie mózg osoby, która ma ADHD, działa za wolno. Czyli jakby tam nie ma takiej właśnie, że szybko, tylko rzeczywiście te środki, które działają psychoaktywnie, pobudzająco, są tutaj rekomendowane, to nie wiem, Rytalin, czy jakieś tam inne środki, które w ADHD się stosuje i one rzeczywiście są pochodną amfetaminy. A zatem jest to coś, co ma potencjał również uzależnienia i to dosyć dużego, no bo wiadomo, że tego rodzaju środki pobudzające mają takie, mogą mieć takie skutki. No więc jakby pytanie pierwsze, to ile jest w tym ADHD, a ile PTSD? I to jest bardzo ważne, bo tutaj to oddziaływanie z różnym, mi się zdarzyło obalić wiele diagnoz ADHD na rzecz PTSD. I to były... Czyli to nie jest coś, co się rzadko zdarza? Nie. Nie, dlatego że no, był taki, to chyba był 2017 rok, kiedy 14-krotnie wzrosła liczba diagnoz ADHD dawanych dzieciom. To było po prostu ciekawe. W tej chwili mamy ten sam problem z ASD, czyli zaburzeniami ze spektrum. Już pomijając fakt, że placówkom szkolnym niekiedy zależy na diagnozie, ponieważ za diagnozą wędruje określona pula środków na nauczyciela wspomagającego i tak dalej, ale też to dziecko potem z tą diagnozą zostaje i diagnoza nozologiczna, czyli taka co ci jest, jest niewystarczająca, bo powinna być to diagnoza funkcjonalna, czyli jakby jak z tą diagnozą możesz funkcjonować, jak z tymi objawami możesz funkcjonować i co można z tym zrobić i jakiego rodzaju działania korygujące można wprowadzić, żeby było lepiej.
No więc tak, więc jakby pytanie o różnicowanie diagnozy i sprawdzenie, czy rzeczywiście jest to dobry kierunek, bo zła diagnoza to jest zła terapia, nie? A wracając do tych leków, czy to jest prawda, że można je brać przez wiele lat i czy będą jakieś skutki uboczne tego? Ja nie jestem specjalistką od farmakoterapii, jeśli chodzi o ADHD, natomiast generalnie przyzwyczajanie ośrodkowego układu nerwowego do zewnętrznego stymulanta zawsze wymaga potem dużej trudności w tym, żeby to odstawić. I to niezależnie, czy to było ADHD, czy cokolwiek innego, to borykamy się z podobną sytuacją. Ja miałam wielu pacjentów takich, którzy trafiali do terapii biorąc leki przez lat 10, 15, 20, ponieważ po drodze działy się jakieś rzeczy, które potencjalnie przez psychiatrów były określane jako takie, które utrudniają zejście z leków. Czyli na przykład, nie zejdę z antydepresantów, teraz to nie jest dobry moment, ponieważ zdaje pani na studia. Albo to nie jest teraz dobry moment, dlatego że mamy jesień i zaraz będzie tutaj obniżony nastrój wynikający z tego i z tego. I efekt tego jest taki, że przez 20 lat pacjentka bierze leki. Bo zawsze jest jakieś, jest jakieś wytłumaczenie. Mhm. No więc to nie jest dobra strategia. Tutaj rzeczywiście leki nie zmieniają przekonań. A praca nad przekonaniami jest pracą terapeutyczną i tutaj rzeczywiście trzeba ten aspekt wziąć pod uwagę. Natomiast są takie sytuacje, w których ta farmakoterapia jest konieczna, czyli rzeczywiście, gdzie mamy pacjenta w ryzyku suicydalnym, czyli te myśli rezygnacyjne są bardzo istotne, mamy do czynienia z planem samobójczym, mamy do czynienia z sytuacją potencjalnego zagrożenia, no to tutaj musimy zastosować farmakoterapię bądź też pobyt na oddziale. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że łączenie farmakoterapii z psychoterapią z takim bardzo ważnym monitoringiem też tego, jakby kiedy można zejść i wtedy ta komitywa terapeuta, psychoterapeuta i psychiatra daje taką możliwość tego, żeby monitorować, co się z tym pacjentem dzieje i wdrażać u niego te umiejętności wyjścia z farmakoterapii i wypracowywania takich strategii, które by zastąpiły ten zewnętrzny stymulant. Jeśli osoba z CPTSD weźmie leki na ADHD, to będą na taką osobę działały, czy nie będą działały? Tak czy inaczej, one działają w jakiś sposób na środkowy układ nerwowy. No to jakby niezależnie od tego, że mogą działać, ale to jest też dosyć ważny kawałek, że jest taka grupa pacjentów z kompleks PTSD, które wykazują dosyć dużą lekooporność. Lekooporność, czyli leki na nich nie działają? Tak. To jest w sytuacji, kiedy te traumy były tak istotne, że jest dosyć duża jakby zmieniona funkcjonalność środkowego układu nerwowego i te leki mają wtedy niższy potencjał jakby działania. Czyli trzeba wziąć większą dawkę, czy w ogóle nie działają? Bo ta potrzeba kontroli jest tak duża, że żaden jakby środek nie jest w stanie stępić tego takiego poczucia właśnie konieczności kontroli nad rzeczywistością. Tacy pacjenci czasami mówią, ja na przykład nie upijam się, czyli nawet nie wiem, ile alkohol wypiję, ja nie jestem pijany, bo ja po prostu cały czas jestem w stanie pobudzenia, ponieważ tą rzeczywistość trzeba skonować, nie? Więc są takie osoby, ale też z drugiej strony w psychologii zdrowia udowodniono antybiotykoodporność u pacjentów, którzy nie wierzą lekarzowi, który przepisuje antybiotyk. Więc efekt placebo, efekt nocebo jest dosyć znany w psychologii. Zastanawiam się nad tym CPTSD. Z uwagi na to, jak wygląda dzieciństwo większości ludzi, to teraz jeśli ludzie się diagnozują na ADHD, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że tak naprawdę mają CPTSD, bo u wszystkich są te komentarze ze strony rodziców w stronę nie rób tego, bo sobie nie poradzisz, nie rób tego. Ale to nie musi być od razu trauma. To jakby samo mówienie nie rób tego, bo sobie nie poradzisz może też być elementem związanym z takim czynnikiem jakby chroniącym rodzica i tak dalej, więc jakby to nie jest tak, że to jest już doświadczenie takie naprawdę o potencjale mocno traumatycznym. Ale wychowanie kiedyś było zupełnie inne. Ostatnio z kimś rozmawiałem, że kiedyś to było normalne, że dzieci bawią się na podwórku, jest dwóch rodziców, jeden rodzic idzie do domu i dziecko tego rodzica, który poszedł do domu, zrobiło coś i ten drugi rodzic zlał to dziecko i ten drugi rodzic wraca i no, ja już go zlałem, już nie trzeba. No, teraz taka sytuacja, to by do więzienia chyba poszedł na to. No to prawda. Pomysły wtedy były zupełnie inne, ale też jakby... Więc to dziecko teoretycznie tak dostało olanie, to już może wytwarzać w pewnym sensie jakieś takie skłonności. Ja bym nie chciała tutaj iść w taki tor, że każdy w zasadzie ma kompleks PTSD, a nieco innego, dlatego że jest też grupa pacjentów, trzeba powiedzieć, że możemy mylić na przykład PTSD z ADHD, a może być też tak, że pacjent z ADHD, czyli z zaburzeniem neurorozwojowym, hiperkinetycznym,
jest bardziej narażony na PTSD, dlatego że przez to, że nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji swojego zachowania, no częściej się usadza w takie sytuacje, które są potencjalnie traumatyczne. Więc jedno nie przeczy drugiemu. Ale jedno z tych zaburzeń jest neurorozwojowe, a drugie jest na bazie doświadczeń. I to wymaga różnicowania i przyjrzenia się naprawdę tej jakby takiej korekcyjnej wartości oddziaływania terapeutycznego. I jeśli nie ma tej korekcyjnej wartości, no jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z tą neurologiczną komponentą, no to wtedy tutaj farmakoterapia, jeśli to rzeczywiście znacznie utrudnia życie, może być istotna. Czyli co według ciebie ludzie powinni robić? Jeśli zauważają u siebie jakieś tego typu zaburzenia, to iść od razu do psychiatry i diagnozować się na ADHD, iść do kogoś, kto będzie diagnozował na CPTSD, czy co powinno być takim pierwszym ruchem? Po prostu, żeby zobaczyć i mieć pewność, czy coś się dzieje, czy nie. No pytanie, czy spełniamy to kryterium takie istotne w kontekście tego, że pacjent odczuwa kliniczny istotnie dystres, czyli to mu po prostu przeszkadza. Przeszkadza mu w życiu na tyle, że nie jest w stanie z tym funkcjonować i widzi, że jakby różnego rodzaju jakieś korygujące zachowania nie przynoszą efektów i poszukuje odpowiedzi na to pytanie. No to wtedy dobrze udać się do dobrego diagnosty, który przyjrzy się i potrafi jakby różnicować diagnozę. Natomiast niestety to, co jest dużą trudnością dla pacjentów, ja się wcale nie dziwię, że ci pacjenci czują się trochę zagubieni, dlatego że istnieje niestety dosyć duża tendencja do przeszacowywania diagnoz w kierunku, w którym pracujemy. Czyli na przykład potencjalnie psychotraumatolog wszędzie będzie widział kompleks PTSD bądź PTSD, a ktoś, kto specjalizuje się w ADHD, wszędzie widzi objawy ADHD i tak dalej, i tak dalej. Dlatego specjalista, który diagnozuje różnego rodzaju zaburzenia, musi mieć bardzo szeroką wiedzę na temat większości zaburzeń, po to, żeby widzieć, z czym to różnicować i po to, żeby raczej hipotezę diagnostyczną, którą postawi na początku, raczej w toku dalszej diagnozy podważać, aniżeli szukać tylko jej potwierdzeń. I to już jest lekcja do odrobienia dla diagnostów, ale niestety płacą na tym te ceny sami pacjenci. I to jakby ja widzę wśród wielu specjalistów, którzy są naprawdę dobrymi specjalistami, ale często wąsko wyspecjalizowani. Tak. To jest chyba generalnie bardzo trudne dla terapeutów i psychologów i ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że jak się rozmawia z takimi ludźmi, to oni od razu mają taką myśl, a temu pewnie... Z całą pewnością to jest to, tak. Tak. Ja dlatego właśnie studentów na przykład traumatologii bardzo jakby też uczulam na tego rodzaju inklinacje, na tego rodzaju tendencje, bo jest ale to ale tego się nie da kontrolować, to jest naturalny proces mózgu. No właśnie, da się, jeśli ma się szerszą wiedzę. Ja mam o tyle łatwiejsze jakby to ułatwione to zadanie, tak? Że jako wykładowca akademicki też uczę studentów na przykład na psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, gdzie rozpatrujemy wszystkie jednostki diagnostyczne, które się wtedy pojawiają, więc siłą rzeczy tą wiedzę mogą mieć szerszą w kontekście właśnie też różnicowania i tak dalej. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma taki komfort albo taką możliwość, żeby zajmować się wieloma rzeczami i jednocześnie pracować też praktycznie, diagnostycznie czy terapeutycznie, żeby widzieć jakby ten szerszy kontekst, ale jeśli tego nie widzi, no to wiemy, że klasyfikacje diagnostyczne, podręczniki i tak dalej, nikt ich nie zamknął gdzieś tam na klucz, tylko mamy do tego dostęp i oczywiście powinniśmy się szkolić. Albo można zawsze współpracować z jakimś specjalistą, który tak. jest dobry w tej drugiej dziedzinie, ewentualnie dokładnie, będzie tak. w stanie poradzić jakąś radą. Zgadza się. Dobra, zapytałem cię o wszystko, o co chciałem zapytać. Bardzo mi się dobrze z tobą rozmawiało. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś się chciał odezwać. No właśnie nie mogą mnie znaleźć w internecie. To nie, no da się. Na stronie SWPS-u na pewno się da. Na stronie SWPS-u, na stronie APS-u i w jednym i drugim miejscu jest mail, gdzie można się ze mną skontaktować i no i chyba tyle w zasadzie. Jak ktoś chce kliknąć, to linki będą pod tym podcastem, więc zapraszam. Tak. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.